Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony kłania się Dariusz Hampel, dziś wieczorem dla zdrowych pasji. Mam nadzieję, że nas, mnie jak na razie, widać, słychać. Na pewno widać i słychać, że już jestem strasznie poddenerwowany, jak to za każdym razem. Przeczytam, co napisaliśmy na naszym fanpage'u na temat naszego dzisiejszego gościa. Czas biegnie nieubłagalnie, a my wraz z nim. Za nią kucharską miałem przyjemność przeprowadzić pierwszy wywiad prawie 1,5 roku temu. Rozmawialiśmy o biznesie w nieruchomościach. Obserwując jej profil na Facebooku, zauważyłem, że pomiędzy biznesowymi postami coraz częściej pojawiają się teksty refleksyjne i pełne zadumy. Wdzięczność przeplata się z pytaniami o sens szczęścia. Poszukiwanie wewnętrznego spokoju staje się ważniejsze od pogoni za sukcesem. Jakie sposoby na bycie spełnionym i szczęśliwym, dowiecie się w naszym dzisiejszym wywiadzie. Dobry wieczór, Ania. Dobry wieczór, witam cię Darku i witam wszystkich tych, którzy są z nami. 1,5 roku minęło, przez 1,5 roku jesteśmy cały czas w kontakcie, cały czas cię obserwuję, widzę jak się rozwijasz, nie tylko biznesowo, ale i duchowo i rozwojowo. Na te tematy będziemy dzisiaj rozmawiali i przyznam szczerze, że jest to tak samo bliskie mojemu sercu, bo 1,5 roku temu spotkaliśmy się tutaj dla przedsiębiorczych Polaków w Niemczech. Kanał, który zamknęliśmy, przerobiliśmy go na zdrowe pasje ku harmonii ciała i ducha, bo jest jednak to bliższe mojemu sercu. I dlatego widzimy się tu dzisiaj i chętnie na temat tego szczęścia, na temat tej przemiany u ciebie, którą ja ogromnie widzę, o której ty nam na pewno dzisiaj opowiesz, też usłyszymy. Ale tak na początek proszę, opowiedz proszę krótko dla osób, które cię jeszcze nie znają, kim Ania Kucharska jest. To na początku się jeszcze raz przywitam, witam Was serdecznie, ja nazywam się Anna Kucharska i jestem ekspertem na rynku nieruchomości, doradcą inwestycyjnym i od 15 lat pomagam moim klientom dobrze zainwestować pieniądze na rynku nieruchomości. Prywatnie jestem mamą 4 dzieci, w tym jedną dziewczynkę wychowywałam w rodzinie zastępczej przez wiele lat, przez 12 dokładnie, ona już jest usamodzielniona, mieszka sama, prowadzi dość dobre życie, także i syna, który ma 23 lata, mieszka w Warszawie, córki, która jeszcze mieszka ze mną, ma 17 lat, Mai i Maksia małego, który ma 6 lat. Także bogata w dzieci, ogólnie bardzo taka zadowolona z życia kobieta, spełniona. I o tym dzisiaj będziemy mówić, dlaczego tak jest, tak? Jak się to stało, bo jeszcze 1,5 roku temu, jak z Dariuszem rozmawialiśmy, to faktycznie byłam zupełnie na innej drodze, jeszcze, znaczy na tej samej drodze, ale jeszcze na innym etapie. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania tej, myślę, ciekawej rozmowy. Wydaje mi się, że dzisiaj mieliśmy okazję godzinę czasu już dzisiaj porozmawiać. Tak. I rozmawialiśmy i bardzo nasza rozmowa szła. To zawsze jest tak, że poza kamerami ta rozmowa idzie tak jakoś, bo naturalnie. Ja mówię, Darku, rozmawiamy tak, jakbyśmy rozmawiali prywatnie, między sobą. Ale to zawsze jednak te kamery lekki stres bynajmniej na początku wywołują. Zaraz mam nadzieję, że się rozluźnimy i będzie już super. Wydaje mi się, że dobrze by było, żebyście powiedzieli, czy nas w ogóle widać, słychać i skąd jesteście, tak? Ja zobaczę, czy udostępniłam prawidłowo. Jest ok. Ania prosiła mnie, żeby to nie był dzisiaj wywiad, tylko żebyśmy poprowadzili rozmowę. I tak jak powiedziałaś właśnie, chociaż jest tu już ponad, nie wiem, 250 wywiad, a u mnie dalej są problemy, ale to rzeczywiście na tym początku, bo człowiek jest za każdym razem zestresowany, tym bardziej jak się z osobą rozmawia, którą się jeszcze nie zna. Dzisiaj my już się znamy i człowiek jest bardziej taki wyluzowany. Tak, osobiście jeszcze nie mieliśmy przyjemności się poznać, ale myślę, że to przed nami, może w tym roku nawet.
Od razu pierwsze pytanie, bo zdradziłem to, że byliśmy dwa razy w Krakowie. Tak. I co powiedziałem, nie odważyłem się do ciebie zadzwonić. No, chociaż to nie mogłam uwierzyć, bo dlaczego miałbyś się w jakikolwiek sposób obawiać? Często ludzie tak sobie robią ikony z ludzi, którzy coś osiągnęli w życiu i obawiają się jednak, bo myślą, że coś złego ich spotka. Chociaż odmowa. Może ja przypomnę tak trochę, bo tego chyba nikt nie wie. My się znamy przez Aleksa Barszewskiego. I wyobraź tak. sobie, że jak byliśmy w Krakowie, wchodzimy do restauracji i kogo widzimy w ogródku? Siedzi Aleks. To pewnie byliście w Zalipiankach. Nie wiem, jak to się nazywało, ale niesamowite. No to niesamowite. Ten świat jest mały. Tak, to jest to prawo chyba przyciągania. Ja też w wielu różnych dziwnych miejscach na świecie spotykałam swoich znajomych i trudno było aż uwierzyć, że tam się mogliśmy spotkać. Ale te historie są często opowiadane przez ludzi, że spotykają się faktycznie w jakiejś, nie wiem, w Singapurze z kolegę, z którym się ktoś nie widział 20 lat, w Singapurze na lotnisku na przykład. Tutaj mamy komentarze, widać, słychać. Witamy Was wszystkich serdecznie. I tu mamy komentarz od kogoś, nie wiemy od kogo, bo nadajemy chyba na 5 kanałach. Jak jesteście na jakiejś grupie, to nie pokazuje niestety osoby, która pisze. Dlatego zapraszamy do mnie na mój profil na Facebooku albo do Ani i wtedy będziemy mogli widzieć, od kogo ten komentarz tu jest. Ale ja mam tutaj, przeczytałam, że jakiś Darek mówił o mnie dużo dobrego, więc cieszę się bardzo, że Darek mówił dużo dobrego. To jest taki tekst, który bardzo często słyszę, jak przychodzę do klientów. Ktoś bardzo dużo dobrego o pani powiedział, dlatego tam się zjawiam. Ale ja teraz jestem bardzo ciekawy, kto to napisał. Okej, dobrze, no to może... Aniu, na początek tak. Mamy dzisiaj temat szczęścia i mam bardzo dużo pytań tutaj zapisanych. Definicja szczęścia dla każdego z nas jest inna i jak spojrzę na perspektywę czasu u siebie, to co innego widziałem, ja widziałem ten temat jako 20-latek, co innego dla mnie było ważne, 30-latek, cały czas to się zmienia. Dzisiaj jestem na takim etapie, że jeszcze 10 lat temu, jak ktoś by mi się spytał, to bym nie uwierzył, że w takim kierunku mogę się rozwijać. Aniu, jak to wygląda u ciebie? Tak, dokładnie u mnie też tak samo. Myślę, że u większości ludzi to jest tak, że w zależności od tego, na jakim jesteśmy etapie w życiu, tak, tym szczęście dla nas jest czym innym, bo ja byłam kiedyś na etapie takim, że szczęściem było dla mnie to, że dostałam pocerowane skarpetki dla dzieci, bo nie miałam na te skarpety. I to było szczęście, jak ugotowałam dla nich zupę. Byłam w takim... trudnym, bardzo trudnym okresie w życiu, dlatego też dzisiaj jest mi też łatwiej namawiać ludzi do tego, żeby faktycznie wzięli życie w swoje ręce, żeby się nie poddawali, że z każdej czarnej, najgorszej sytuacji w życiu można wyjść, że są sposoby na to, żeby faktycznie wyjść, bo ja byłam w takiej sytuacji, w której wydawać by się mogło wielu i mnie się też wtedy wydawało, że to już nie ma wyjścia, że po prostu przyszłość nie istnieje. Przyszłość to jedna wielka czarna dziura. I ja z tej sytuacji powoli, małymi krokami wyszłam i dziś moje życie zupełnie inaczej wygląda od wielu lat. Natomiast byłam w tej sytuacji, wtedy to szczęście to było dla mnie, jak miałam zupę, jak zarobiłam jakiekolwiek pieniądze i było na następny dzień, na to, żeby faktycznie przygotować posiłek dla dzieci, jak coś dostałam. No to wtedy to szczęście zupełnie inaczej pojmowałam. Natomiast zawsze miałam duże marzenia, zawsze wiedziałam w sercu gdzieś, że to się zmieni i że kiedyś będę prowadziła to swoje życie marzeń. Życie marzeń też dla każdego może być inne. Natomiast ja wiedziałam, że kiedyś to się zmieni, tylko muszę zrobić dzisiaj wszystko ku temu, żeby się to moje życie zmieniło. I tak jak mówię, najważniejsze było to, że ja sama zaczęłam działać i do tego właśnie zachęcam, żeby samemu wziąć życie w swoje ręce, nie narzekać, nie...
nie zostawiać losu dla losu, że, albo dla innych ludzi, tylko po prostu zanalizować sytuację, w jakiej jestem, w ogóle zdać sobie sprawę z tego, co ja w życiu chcę, czego ja chcę. Bardzo dużo ludzi nie wie, czego chce. Po prostu jak pytam, rozmawiam, to ludzie nie wiedzą, czego chcą. Nie wiedzą. No chcieliby trochę inaczej, ale jak to jest inaczej? Co konkretnie? Gdzie jesteś za 5 lat? Gdzie jesteś za 10 lat w swoim życiu? Czy się widzisz? Bo ja siebie widziałam. Ja widziałam siebie za 10 lat, że już spijam śmietankę z tej całej ciężkiej pracy, którą wykonam przez 10 lat, a tą pracę wykonałam, okazuje się, że dużo szybciej, bo wykonywałam ją 3 razy szybszym tempie niż normalnie ludzie wykonywali. I dlatego już po 3 latach, 2008, 9, 10, 11, 12, po 5 latach pracy już były bardzo widoczne efekty tej mojej bardzo ciężkiej pracy, a nie po 10. I to jest ten jakby przepis na to, że to szczęście, bo to szczęście w ogóle, to określenie jest dzisiaj bardzo mocno nadużywane, mam wrażenie. I jakby to chodzi chyba o ten spokój taki, który ma się w sercu i takie poczucie spełnienia, że jest okej, okay, że tak jak jest, to jest dobrze i że ja jestem też okej okay, i że ja już nic nie muszę i nie muszę udowadniać i nie muszę, że mogę być, daję sobie też prawo do tego, że mogę nie domóc czasami, że mogę nie dowyglądać, że mogę nie iść na trening, że mogę zjeść tą słodką bułkę z czekoladą, której może nie powinno, ale daję sobie prawo do tego wszystkiego, żeby... I to wszystko sprawia, że mam to poczucie, że jest okej. Okay. To był takim największym przełomem w 2022 roku, który był absolutnie przełomowy dla mnie. Że właśnie w tym roku poprzednim przez ten splot wydarzeń, przez wyjazd do Stanów, pojechałam sama i najczęściej słyszałam, ale jak to sama? Jak mogłaś sama? Koleżanka zadzwoniła, mówi, no wiesz, jakbyś była z jakimś facetem, pewnie by ci było lepiej. No więc... Aniu, muszę cię zmartwić, nie byłaś sama, bo my wszyscy byliśmy razem z tobą na Instagramie. Tak, na Instagramie, na Facebooku bardzo mocno relacjonowałam, to wszystko chciałam wam pokazać, żebyście się też ze mną tam cieszyli i jakby tych porad dużo, jak ktoś będzie, to żeby wiedział, jak to zrobić, żeby się ludzie nie bali, żeby podróżowali, że ja spełniam takie wielkie marzenie swojego życia, że chcę wszystkich do tego zachęcić, że faktycznie, żeby się nie bali, bo ta podróż do Stanów była dla mnie takim wielkim jakimś marzeniem niezrealizowanym, nie wiem dlaczego, ale akurat właśnie podróż do Stanów. Wiele osób jeździ lata, całe życie i jest to dla nich pestka. Ale tak to też właśnie w tym życiu jest, że dla wielu osób pewne rzeczy są pestką, bo robią cały czas to, a dla innych nie. No i dla mnie ten wyjazd do Stanów był taki bardzo ważny w moim życiu i od tego zaczęły się układać puzzle. Zaczęłam znajdować ostatnie te części w swoim życiu do tego, żeby aha, ach to tak, to ja od... Tylu lat szukam i gdzieś cały czas jeszcze nie byłam taka, bo jeszcze mi tutaj wszechświat wysłał jedną osobę do swojego życia i moja przyjaciółka bliska mówi, ale ty jeszcze nie jesteś gotowa, znaczy jeszcze nie jesteś, Aniu, nie możesz powiedzieć, że tak w pełni siebie kochasz. Ja mówię, ale dlaczego? No bo wiesz, jak ty to zaakceptowałaś w swoim życiu, kogoś takiego, a on jest wbrew woli, to się dzieje twojej, no to jednak do końca siebie nie kochasz. Jeszcze masz pracę do wykonania. No więc to jeszcze to się wydarzyło i taki ten splot zdarzeń właśnie w roku poprzednim, 21, spowodował, że w 22, już tym czwartym roku mojej takiej cudownej drogi, na którą weszłam, takiego samorozwoju, samoświadomości, dopełniło się tutaj w 2022 roku. I dlatego, i słuchajcie, w pewnym momencie jeszcze zrobiłam taką terapię jedną przypominającą, bo w terapii byłam 2 lata, 2019 cały i 2020 cały. I to była najlepsza rzecz, jaką sobie w życiu zafundowałam. Absolutnie. To była rzecz, która tak bardzo jakby zmieniła całe moje postrzeganie świata. Tych pretensji, które miałam z dzieciństwa i tak dalej. No tutaj to jest znowuż kolejna rozmowa. Natomiast od terapii zaczęłam w nurcie behawioralno-poznawczym.
to jest super, bo możesz opowiadać i sama wyciągasz wnioski z tego, a pani psychoterapeutka bardzo dużo ciekawych rzeczy mi mówiła, oczywiście wypierałam, mówiłam, że ona w ogóle nie ma pojęcia, o czym ona Aniu, mówi. Że pozwolisz, ja ci przerwę. Jasne. Ja już sobie tutaj zapisałem, bo na ten temat nie wiedziałem nic. Zaraz porozmawiamy, ale aha, ja już teraz wiem, kto to był z tym komentarzem. Jeszcze raz go wrzucę. Ja widziałam Łukasza Bloka. Blok. Dobry wieczór, Blok. Jestem bardzo ciekawa tej rozmowy. Aniu, Darek mówił wiele dobrego o tobie, dlatego tym bardziej jestem. Jest to Ewa Habel, księgowa z Kassel. Serdecznie pozdrawiamy księgową z Kassel. A, czyli ty mówiłeś dużo dobrego. Super, dziękuję bardzo. Ewa jest w naszym wieku i często rozmawiamy właśnie na takie tematy jak dzisiaj. Też jest ogromnym fanem podróżowania. Kocha Barcelonę. Tam mnie jeszcze nie było. I obiecała, że dzisiaj będzie. Pozdrawiamy serdecznie Kassel. Ale chciałbym ci... Mieliśmy dzisiaj o biznesie w ogóle nie rozmawiać, ale akurat tak zaczęłaś, że chciałbym takie zadać pytanie na początku. Często słyszymy takie zdanie, że łatwo tym coachom, tym ludziom sukcesu dawać rady, bo są w jakimś etapie życia, że im łatwo jest robić urlopy, mówić o niektórych sprawach łatwiej. Oni to mieli szczęście. A dobrze wiemy, że to tak nie wygląda. Aniu, tak szczerze, jak długo pracowałaś na to szczęście? Tak naprawdę całe życie. Całe życie. A zawodowo 15 lat. Jak to wyglądało? Bo często nam się wydaje, że ktoś... Wiadomo, dobrze wiemy, że można rzeczywiście mieć szczęście i czasami to szczęście jest potrzebne w biznesie. Tak, jak Justin Bieber zaśpiewał, zagrał i wielka sława, nie? Mając tam lat, nie wiem, czy ile, 12 czy 13. Można, ale to jak się wyglądało zdarza bardzo to rzadko. To się zdarza bardzo rzadko. Ja w ogóle jestem bardzo taką pracowitą osobą i wyszłam z domu, w którym się bardzo mocno, ciężko i dużo pracowało. I tato nas nauczył, rodzice nas nauczyli szacunku do pracy i pracy przede wszystkim, więc ja jestem jeszcze z tego pokolenia, gdzie się, wiecie, były czasy ciężkie, więc wychowały te czasy twardych ludzi. Takich, którzy nie narzekają, takich, którzy po prostu zakasują rękawy i robią. Natomiast no dzisiaj już jest inaczej, bo te czasy faktycznie od lat, końcówki lat 90. kompletnie się zmieniły i trochę inaczej wychowujemy swoje dzieci. Więc no, ja bardzo dużo wyrzeczeń, bardzo. Ja w pracy swojej, może żeby określić, jak to wyglądało, to byłam tytanem pracy nazywana. Miałam jeszcze tak czołg, ksywę, więc taka nie do zajechania po prostu. Dziewczyna do zadań specjalnych, jak nie drzwiami, to oknem. Jakby ja sobie postawiłam cel. Ja sobie przyszłam na 3 miesiące do pracy i powiedziałam, albo się sprawdzę w tej pracy, albo nie. Słuchajcie, założyłam sobie 3 miesiące, pracuję, to na tyle podpisali ze mną na okres próbny. Zapytałam, ile trzeba mieć ofert, żeby te telefony dzwoniły. Ktoś tam rzucił, że 100. No więc okej, ty masz 100, bo do ciebie dzwonią. To ja teraz w te 3 miesiące zrobię 100 ofert. Ale nie ma szans, żebyś to zrobiła. Po prostu nie ma szans. Więc ja sobie przeliczyłam i czystą kalkulacją wyszło mi, że skoro mam 100 ofert w 3 miesiące, więc po jakieś 33 oferty miesięcznie, pracuję 26 dni, bo z sobotami w miesiącu, więc codziennie muszę przyjąć tak 1,25 oferty. Jako, że tyle się nie da, więc po 2-3 oferty, żeby sobie zostawić, że może na przykład będę miała dziecko chore, a przypominam, że jestem sama, w trakcie rozwodu moje życie się załamało, zostałam sama z trójką wtedy jeszcze dzieci, bez grosza przy duszy, bez mieszkania, koleżanka za mnie poręczyła znajomemu i w ten sposób wynajęłam mieszkanie, dlatego ja jestem dzisiaj bardzo taką orędowniczką mam samotnych i ludzi, którym się życie wali, bo i im pomagam bardzo często w wyborach nieruchomości, dlatego że ja wiem, jak to jest. I mam taką jedną klientkę, tu jeszcze dygresję zrobię, której 3 lata temu wynajęłam, 3 albo 4 nawet już może, opowiedziała mi swoją historię i powiedziała, że niestety ze względu na tą straszną historię nie może wynająć mieszkania. Miała tam, mąż próbował ją zabić i w ogóle straszna historia, z 2 małych dzieci.
Ja wysłuchałam i ja jakoś tam tak intuicyjnie, bo ja też jestem kobietą, mam dosyć mocną tą intuicję swoją, a intuicja to jest suma naszych doświadczeń. A my kobiety czujemy to tak trochę może lepiej, nie ujmując mężczyznom. W każdym razie poczułam, że ta dziewczyna jest, że ja jej muszę pomóc. Ja takie misje w życiu mam. Więc słuchajcie, opowiedziałam właścicielce historię, właścicielka na początku się nie zgodziła, nie, bo tu nie chcę mieć policji, nie chcę mieć afer i tak dalej, głośna sprawa. Ja powiedziałam, że ja biorę na klatę to wszystko. Jeżeli pani będzie mieć problemy, to ja idę pierwsza tam, ten zespół prasowy tworzę i do tej prasy, do tej policji, do tego szaleńca, który wyjdzie z więzienia, ja tam będę przed panią, będę reprezentować właścicielce. I słuchajcie, właścicielka, ja opowiedziałam swoją historię. I wtedy, kiedy ja powiedziałam swoją historię, to właścicielka mówi, ale że jak, że pani to też kiedyś tak miała w życiu, bo ja myślałam, że to pani to jest kobietą sukcesu i to tylko po prostu czerwone dywany przed panią. Ja mówię, no proszę sobie wyobrazić, że lata temu też miałam taką sytuację, że nikt nie chciał mi wynająć mieszkania, bo mówili ludzie, a z czego ta matka zapłaci? Sama, a niech jej się noga powinie. No więc to też z jednej strony można zrozumieć, natomiast ja jestem orędowniczką takich osób, takich, którym jest w życiu trudniej, którzy mieli właśnie tą historię. Być może po to wszystko się stało w moim życiu, żebym kiedyś mogła pomagać takim osobom. I słuchajcie, ta właścicielka się zgodziła, a ta pani została ta najemczyni, ta, która szukała najlepszą jej w ogóle klientką ever. Dzieci się zaprzyjaźniły i w ogóle wspaniała historia i cudownie się skończyła. Pani się nigdy nie spóźniła z ani jednym czynszem. Także bardzo często właśnie te mamy są takie, że wszystkie pieniądze najpierw na płatności, a potem będziemy sobie żyć. No więc tak, ale to była dosyć duża dygresja. Wracając do pytania. Wracając do tego, jak pracowałam. Podzieliłam sobie, po prostu skalkulowałam, jak mi statystycznie wyjdzie. Czyli muszę przyjmować. Czyli żeby podpisać jedną, dwie umowy dziennie, to musiałam wykonać jakiś 20 telefonów, bo wtedy umawiałam się na 3-4 spotkania i podpisywałam właśnie tak jedną, dwie umowy. Każdego dnia. Więc jakby ja się wtedy nie zastanawiałam nad tym, czy mi się chce, czy umiem, czy mogę, czy potrafię. Po prostu to założyłam sobie taki plan, ja to muszę zrobić. Tu nie ma dyskusji. Jeżeli ty zaczniesz ze sobą dyskusję, a może dzisiaj zimno, a może dzisiaj nie, a nikt nie chce współpracować, a nie, no to w ogóle sama kicha w tym internecie, to ja już tu nic nie znajdę. Był program, z którego mogłam czerpać sobie i nikt tego nie robił. Oprócz mnie. A ja przychodziłam rano do pracy, jak była o 9, ja byłam o 8 na stanowisku. Praca się kończyła o 17, ja pracowałam do 21. I robiłam to bez zastanowienia. Oczywiście na początku te moje telefony wyglądały tak, że po cichu mówiłam, przepraszam w ogóle, że dzwonię i prosiłam, no bo jak zacząć, jak mówić, tak? Jak mówić do klienta, nie było to łatwe. Więc chodziłam sobie gdzieś, szukałam konta, żeby mnie nikt nie słyszał, żeby się nikt ze mnie nie śmiał, jak rozmawiam. Prosiłam i przepraszałam. No oczywiście nie chce pan współpracować, ja rozumiem, oczywiście nie trzeba. Natomiast już wiecie, po kilku telefonach, po kilku dniach już się tak coraz bardziej w tym i właśnie do tego też mówię, że rób to, co ci sprawia, może czego nie chcesz robić, bo tylko wtedy, jak to będziesz robić, to masz możliwość poprawienia się w tym. Czyli czasem jest tak, że na początku mówimy, nie poddawaj się na początku, tylko idź w to, rób i dopiero po jakimś czasie, jak stwierdzisz, że to faktycznie nie jest dla ciebie, to też ja bym zanalizowała, dlaczego. Może ja mam jakiś problem ze sobą, z poczuciem własnej wartości, może nad tym powinnam pracować. No i słuchajcie, i tak pracowałam, i tak się wyrobiłam. Pamiętam jeszcze, jak moim takim zdaniem koronnym było, że jak ktoś, nie, ja z nieruchomościami nie chcę, z tą firmą. A ja mówię, ale to firma, proszę pana, to człowiek, to po prostu z tym człowiekiem miał pan do czynienia, a nie ze mną. Ja panu udowodnię, że z tą firmą jest dobrze. Proszę mi dać szansę. Wiecie, i już zaczęłam tak trochę inaczej mówić, aniżeli tymi formułkami, które były przygotowane, no którym się dzień dobry, nieruchomości, czy pan chce sprzedać przeze mnie, tak? No i zanim dokończyłam, to już się ktoś rozłączył, więc wiedziałam, że to nie jest metoda na to, żeby rozmawiać z klientami. Od razu musiałam mówić coś innego, żeby go przytrzymać przy rozmowie. Więc taką sama drogą swojej dedukcji modyfikowałam to, no i byłam w stanie faktycznie podpisywać, słuchajcie, umowy. Na tyle dobrze, że w pierwszym roku pracy
na 300 osób, które pracowały dla tej agencji, byłam najlepszą agentem na całą Polskę. Sprzedawała mniej więcej tyle, co 20 osób razem. No. Nie wierzyli, że w ogóle takie statystyki są, bo średnia przyjęć miesięcznie była 6 nieruchomości, a ja faktycznie przyjmowałam, słuchajcie, 30, 33, 36 w ogóle. Już w trzecim miesiącu nie byłam w stanie tyle, dlatego że w trzecim miesiącu już zaczęli ludzie bardzo mocno dzwonić i mam jeszcze taką właśnie, pamiętam takie zdarzenie, kiedy oni się śmiali ze mnie, więc to było dla mnie takie bardzo też nieprzyjemne, ale trójka dzieci w domu, które muszę nakarmić, było na tyle motywacją silną, więc ja mówię, wszystko zależy od motywacji, jaką mamy. Jak nam się tak patrzymy, że pogoda, no to znaczy, że coś z tą motywacją jest nie tak. I pamiętam właśnie takie prześmiewcze wtedy w tej pracy niektóre zachowania i przyjęłam taką magazyn pod Krakowem z ochroną i gdzieś w Proszowicach za 1200 zł. Słuchajcie, śmiali się, że przyjęłam jakąś stodołę, a ochroniarzem jest pies. Dziś to jest wszystko śmieszne, natomiast no wtedy to było dla mnie przykre. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że tą stodołę zadzwoniła klientka za tydzień. Pojechałam do tych Proszowic 20-30 kilometrów za Krakowem pokazać. Ona to wzięła, zdecydowała się, dlatego że była w konflikcie ze swoim najemcą, który, ona miała restauratorka, okazało się, że w ogóle jedna z bogatszych pań w Krakowie, restauratorka, która ma mnóstwo nieruchomości i ona powiedziała, że potrzebuje na 2-3 lata jakiś tani, super tani magazyn, bo jest w sporze sądowym ze swoim najemcą i musi te meble gdzieś przytrzymać w jakimś depozycie. I ona to wynajęła, była tak zachwycona, słuchajcie, moją obsługą, że dała mi jeszcze lokal do wynajęcia na wyłączność, dała mi biura do wynajęcia i tak się to właśnie zaczynało, że no i jakby zaraz ja pokazałam, czy udowodniłam, że nie ma się z czego śmiać, ani nawet z jakiejś stodoły, którą jakiś tam pies pilnuje. No, dzisiaj oczywiście jestem już zupełnie na innym etapie, natomiast to wspominam jako początek i zawsze mówię też, że początki nie są łatwe. I dlatego mówię o tych swoich początkach, żeby jakby, bo często ludzie patrzą na mnie i mówią, a no właśnie, ty to masz dobrze, bo ty to już zupełnie innych klientów obsługujesz i tak dalej. No ale ja kiedyś też zaczynałam, tylko mówię o tym, żeby się nie poddawać, żeby robić swoje, żeby robić to bardzo dobrze, najlepiej jak potrafisz, daj wszystko i dołóż jeszcze trochę. A dołóż zawsze, zawsze witaj klienta uśmiechem. Znaczy wiesz, to nie ma być przyklejony uśmiech i hello, nawet jak ci czasem, jak się ma gorszy dzień, no to też jakby nie jestem zwolennikiem, żeby przykleić sobie sztuczny uśmiech. No ale jest wiele tych rzeczy, które warto robić, żeby kiedyś po iluś latach osiągnąć ten sukces i mieć już... Ania, ilu tak... latach? Zdradź nam, ilu latach? Po 15 latach. Po 15 latach bardzo ciężkiej pracy. Ja w ogóle wyrzuciłam bardzo dawno temu w telewizor. W 2012 roku, no więc teraz już jest 13 rok. Nie oglądam po prostu, nie miałam też na to czasu, to była dla mnie strata czasu, bo siedziałam przy tych serialach jakieś tam od na wspólnej wtedy chyba było. Więc to jakby no właśnie było bardzo dużą stratą. W tym czasie przeglądałam wszystkie oferty, które wchodzą na rynek, tak żeby jeszcze lepiej ten rynek poznać. W jakim bloku? Jakie mieszkania się dzisiaj pojawiły? Słuchajcie, co wieczór sprawdzałam, jakie mieszkania dzisiaj weszły na rynek. Gdzie? Przy jakiej ulicy? W Krakowie. W takim bloku. Z którego roku? A z czego on jest zbudowany? To pamiętałam na studiach, bo mieliśmy jednak studia bardzo dużo dają, bo to mieliśmy wtedy właśnie na przykład budownictwo i cały Kraków przerabialiśmy. Gdzie, które bloki? Więc potem fajnie, bo klient dzwonił do mnie i mówi, że ma Przymuńskie. Ja mówię, a to wiem tam z Ramy H. On mówi, co pani mówi, a skąd pani wie w ogóle, co to jest Rama H? A to były takie informacje, które właśnie gdzieś tam w szkole, na studiach poznałam. W każdym razie, co wieczór przez lata śledziłam, jakie ogłoszenia. Dziś patrzę na to, że to faktycznie pasjonat ogromny. I dlatego, że ja chciałam być dobra, że jak zadzwonię do klienta, który ma na tym osiedlu, to ja wiem, ile tu jest mieszkań do sprzedania. I wiem jakie, i wiem jakiej cenie. I czy w jakim stanie są, czy są po remoncie, czy ma łazienkę po remoncie, czy nie, na którą stronę wychodzi balkon, czy ma w ogóle balkon. No. Tak opowiadasz i nasuwa mi się takie jedno spostrzeżenie.
tak często widzimy na Facebooku, ludzie postują te cytaty. To, co powiedziałaś na samym początku. Czym więcej pracuję, tym więcej mam szczęścia. Brian Tracy. Można podpisać pod Briana Tracy'ego. Potem powiedziałaś na temat pozostawania po godzinach. To są cytaty, które codziennie widzimy je na... Ludzie postują, a ty to żyłaś po prostu. I to Słuchaj, nie były tylko cytaty, po prostu ty to wprowadzałaś w życie. To nie są tylko jakieś zwykłe tam cytaty, ktoś sobie tak. pomyślał, żeby się tylko zmotywować, tylko po prostu trzeba działać. To jest... Słuchaj, to przypomniało mi się, jak w czwartym roku, już czwarty rok z rzędu zostałam najlepszym tym pośrednikiem w tej firmie, dla której pracowałam. Dobry wieczór, Jarosław Kucharczyk. Pozdrawiamy Schwarzwald. A ja pozdrawiam, bo widziałam Krzysztofa Matysiaka z Warszawy, całą Warszawę. Anna Kucharska jest inspiracją dla bardzo wielu ludzi, którzy chcą wyjść, zmienić swoje życie, wyjść ze strefy komfortu pewnie, nie? Dziękuję bardzo. Często to słyszę i to jest miód na moje serce, bo to znaczy, że to, co robię, to, co piszę, to komuś przynosi realną pomoc. I wracając do tych cytatów. No to jeszcze doczytamy. Adam Młodziankowski pisze: brawo, jest pani stworzona do inspirowania ludzi poszukujących dróg. Serdecznie pozdrawiam, Adam. Pozdrawiamy Adama. Bardzo serdecznie pozdrawiam pana Adama. Bardzo dziękuję za te ciepłe słowa. Wracając do tych właśnie takich inspiracji, które ty mówisz, że ja mówię tak, słuchajcie, w czwartym roku, jak mam nagrodę, przeprowadzano ze mną wywiad, ktoś pyta, a co pani robi, że pani jest najlepsza? Proszę nam powiedzieć, zdradzić nam tajemnicę. I ja tak wtedy pierwszy raz zapytana, mówię, no tak w sumie to nie za bardzo, no nic wielkiego, no po prostu pracuję, tak obsługuję klienta tak, jakbym chciała, żeby mnie obsługiwano, czyli zawsze jakby z jego dobrem najwyższym, no bo sama chciałabym, żeby mnie tak obsłużyć, no pracuję dużo i wymieniłam jeszcze kilka rzeczy, a ona mówi, ach wiem, czytała pani te 7 metod Calviniego, tak, czy Calviniego? Ja mówię, nie, nie, ale zapiszę sobie. Przeczytałam, słuchajcie, kupiłam tą książkę, przeczytałam, zadzwoniłam do mojego taty i mówię tak, tato, gdybyś ty 40 lat temu napisał książkę, to ty byś dzisiaj był wziętym po prostu takim mówcą inspiracyjnym, gdybyś ty to wszystko spisał, to co nam mówiłeś, bo to wszystko, co mam, może nie wszystko, ale większość i to ta, jaka jestem, zawdzięczam bardzo dużo rodzinie. Mój tato jest taki bardzo człowiekiem, który inspirował nas do tego, żeby żyć na swoich zasadach, na swoich warunkach, słuchajcie, i on mówił na przykład, właśnie przeczytałam to wszystko w tej książce i tam jakby nic nowego, ja mówię, to o tym ludzie piszą książki? To naprawdę trzeba o tym pisać, żeby, nie wiem, pracować uczciwie, żeby traktować ludzi, jak się samemu chce być traktowanym, przecież to jest takie normalne. No okazuje się, że jednak nienormalne, czyli ja robiłam to wszystko intuicyjnie. Też pytano mnie, na jakich szkoleniach byłam sprzedażowych, ja nigdy nie byłam na szkoleniu sprzedażowym, czyli nie wiedziałam, co trzeba robić, żeby sprzedawać, ale wiedziałam, że trzeba mieć wiedzę, żeby klientowi dobrze doradzić, żeby doradzić mu faktycznie dobrze, czyli tak, żeby on miał faktycznie dobrze, a nie żebym ja w tym momencie chciała zarobić pieniądze. I też pamiętam jedną sytuację, kiedy pojechałam, nie miałam, nic nie sprzedawałam, pojechałam klientowi i on mówi, no to tak, no to proszę mi doradzić, czy pani by to kupiła, czy nie. Ja mówię, no nie, no ja bym nie kupiła. Znajdę lepszą okazję, no znajdzie pan, bo wiedziałam, że te okazje się po prostu zdarzają. No jak ma pan taką sytuację, że pan nie musi, no to bym nie kupowała. I słuchajcie, i pamiętam to uczucie, bo pamiętamy te emocje, które z nami są, więc pamiętam tę sytuację na to, że wracałam do domu i mówię, Boże, ale ja, że wiesz, że doradziłam temu klientowi, żeby jednak nie kupił, a mogłam mu powiedzieć, żeby kupił i miałabym dzisiaj, nie wiem, tam 10 tysięcy. Ale jednak zawsze ten takie dobro tego klienta było dla mnie ważne. Ważniejsze od tego, że ja chcę teraz zarobić. I ta myśl spowodowała ten ogromny sukces. To jest jedna z składowych tego sukcesu. Bo niedawno całkiem miałam przypadek, co chwilę mam tę sytuację, że pani zadzwoniła i jej partner ma 5 mieszkań do wynajęcia. A pani
spotkałam się z panią rok temu, pani chciała sprzedać dom, przeanalizowałam jej sytuację i wyszło na to, że nie powinna sprzedawać tego domu. I słuchajcie, no paradoks, nie? Przyjeżdża pośrednik i mówi, nie pani, to jednak tutaj wychodzi, że nie bardzo. No i okazuje się, że ta pani mówi, że pani mi tak doradziła wtedy i takie pani wrażenie zrobiła na mnie, że ja dzisiaj, mój partner mówi, że wykańcza 5 mieszkań i one zaraz wchodzą na rynek w styczniu. I to jest właśnie to, że ci ludzie wracają po roku, po dwóch, a teraz miałam klienta przedwczoraj sprzed 13 lat. Znalazł mnie w internecie. No, sprzedawałam mu mieszkania na Ruczaju, dzisiaj wybudował domy i będziemy te domy sprzedawać. I tak to właśnie jest. Tak się tą siatkę klientów buduje, ale z taką szczerością, autentycznością, takim jakim się jest. Więc ja wtedy nie wyobrażałam sobie, że w ogóle można o czymś takim pisać, o czymś tak naturalnym. I że to Aniu, ktoś... Tak. Mamy 38 minut i fakt, że rozmawiamy o tym szczęściu, ale z moich 11 pytań nie zadałem jeszcze żadnego. A tu mi się nasuwa następne pytanie. Przejdźmy ominijmy te 15 lat, bo mnie ciekawiło bardzo, bo rzeczywiście często to słyszymy, a ty miałeś szczęście i tak dalej. Jak widzimy tu na twoim przykładzie, to jest 15 lat, to szczęście cię kosztowało 15 ciężkich lat. Nie do 17, tylko do 21 i zapracowałaś sobie na te szczęście, nie, że tak powiem. Nie, przepraszam, przychodziłam do domu o 21, ogarniałam dzieci i o 23 jeszcze do 12 do 1 pisałam oferty i odpisywałam na maila. Także moja praca się nie kończyła o 21. Natomiast no długo tak nie można na dłuższą metę, no ale ja nie miałam wyjścia. Tutaj Jarek pisze: tyle ja zawdzięczam swojemu tacie. Dobra myśl z tą książką, choć w moich pamiętnikach ważniejsze myśli są. Tyle zawdzięczam. Ops, uciekło mi. To, że dziś jestem tam, gdzie jestem, to dzięki niemu. Pozdrawiamy też twojego tatę, Jarku. Ania, przejdźmy, ominijmy teraz 15 lat, cofnijmy się rok temu. Kobieta sukcesu, występujesz w TVN-ie, jesteś trenerką mentalną, masz dzieci, nie masz partnera. Takie sytuacje tu. Masz czas, żeby jechać do Ameryki. Nie tylko Ameryki, bo ostatnio widziałem piękne zdjęcia z Turcji. Ja jeszcze nigdy w Turcji nie byłem, ale tak zachęcałaś tą Turcją, że i tą kawą i tak dalej. Ania, skąd ty na to wszystko bierzesz czas? To jest wszystko kwestia organizacji. Dobrej. Ja jestem po prostu dobrze zorganizowana. Kiedyś, jak nie doceniałam siebie, to mówiłam, nie, no po prostu to jakoś mi się tak udaje. A dziś wiem, że dobrze potrafię organizować swój czas. I to jest tylko przykład na to, że naprawdę możemy dużo. I możemy znacznie więcej, niż nam się wydaje. A im więcej mamy do zrobienia, tym więcej możemy. Tym więcej robimy. Nie macie takiego wrażenia, że jak jest mało do zrobienia, to tak ten czas ucieka przez palce i tak w sumie nic się nie wydarzyło i tak się nic nie dzieje. A im więcej jest do zrobienia, tym to bardziej organizujemy i po prostu wystarczy sobie to wszystko zapisać, te swoje, no bo ja miałam najpierw marzenia, tak? Marzenia, przekuwam to w cele jakieś swoje, które mam, rozpisuję sobie z kartką, co mam zrobić na ten rok. Ja mam już na dwa przyszłe, kolejne lata jakby rozpisane to, co chcę zrobić w ciągu dwóch lat, więc planowanie. Planuję sobie i wiem, że jest praca, jest czas na pracę, jest i musi być czas też dla dzieci i musi być też czas dla mnie. No i nic innego, jak zapisać i teraz jak ja mogę do tego dojść. Co ja mogę zrobić, żeby tak było w moim życiu tak, jak chcę. Ile muszę zarobić? Jak muszę poukładać w firmie sprawy, co z dziećmi i właśnie tak jak tutaj Krzysztof pisze, im więcej mamy na głowie, tym więcej robimy, więc to się wydaje tylko tak z boku, że tego jest dużo, no jest dużo faktycznie, bo jak przeliczyłam to w zeszłym roku, prawie dwa razy dookoła Ziemię okrążyłam, tyle kilometrów zrobiłam, więc...
To jest naprawdę większość, byłam ponad 3 miesiące w ciągłej podróży poza Krakowem. Więc kwartał spędziłam w podróży, więc jest to naprawdę dużo, ale to wszystko pokazuje nam, no nie tylko moje życie pokazuje, że jest to możliwe, jeżeli chcemy. U mnie też jest, że dzieci pomagają, każdy wie, jakie ma swoje obowiązki i co ma do zrobienia, więc jakby... Ja zawsze byłam dość dobrą organizatorką. Ja słuchajcie, organizowałam życie przedszkola, jak przyszłam jako pięciolatek, już umiałam czytać i pisać. Po prostu z pewnymi cechami człowiek się też rodzi, uważam. I ja te cechy już takie organizatorskie miałam. Od pierwszej klasy już byłam przewodniczącą klasy. Znalazłam niedawno swój zeszyt z 93 roku, gdzie był plan pracy samorządu szkolnego, bo byłam przewodniczącą samorządu szkolnego na rok 92. I tam jest akcja dokarmiamy zwierzęta, akcja taka. W zeszycie wszystko prowadziłam i tyle dyplomów, bo reprezentowałam szkołę prawie we wszystkim, co było możliwe. Widziałem, Aniu, widziałem w zeszłym roku zdjęcia, byłaś na warsztatach u Łukasza Jakubiaka, byłaś na warsztatach u pana Bączka. Czy możesz nam coś na temat, zacznijmy od Łukasza Jakubiaka. Bo napisałeś bardzo fajny wpis na Facebooku akurat na ten temat. Co ci to dało? Czy mogłabyś ten temat rozwinąć? Nie, jasne. Ja tam pojechałam, tak jak już pisałam wam, z porady mojej przyjaciółki, która powiedziała mi, że za bardzo zapracowana jesteś. Ty w ogóle nie umiesz żyć tu i teraz. Jest taki Łukasz Jakubiak, ja oczywiście Łukasza kojarzyłam z kawalerki, tak jak większość osób go kojarzyło i podesłała mi jakiś jego film na YouTubie zachęcający do tego jego kursu właśnie tu i teraz. I słuchajcie, jako że tyle mam rzeczy na głowie, to ja bardzo często, ja robię bardzo dużo rzeczy, ale... Wiele z nich nie robię do końca, od początku do końca. Czyli ja nie jestem osobą, która się skupi i zrobi od początku do końca jakąś rzecz tak 100%, tylko ja robię tysiące rzeczy, a nie chcę powiedzieć po łebkach, ale robię bardzo duże rzeczy i niekoniecznie wgryzam się tam dokładnie. Więc tak, przesłuchałam 20 minut, dobra, okej, pasuje mi, bo to jest, tylko miałam sobie miejsce wybrać. Więc jakaś głusza i cisza w lesie gdzieś na Mazurach, w Armii dokładnie, mówię okej, lepiej niż Warszawa gdzieś tam bliżej centrum, więc jadę tam, kupuję, płacę i już next, bo tych rzeczy jest naprawdę bardzo dużo, więc tak naprawdę się nie zastanawiałam. Koleżanka, przyjaciółka, osoba, bardzo, która mi bardzo dobrze życzy, poleciła, no więc kupiłam i już, no i pojechałam. A ze względu na to, że byłam już na tej drodze takiego poszukiwania siebie, pasowało się to wszystko w to, o czym ja myślałam, co miałam w głowie. No i myślałam, no jak to jest, nie? Co tam jest takiego, jak to zacząć żyć tu i teraz, o co to chodzi? Więc podeszłam do tego, ja jestem w ogóle ciekawa bardzo życia. Jak gdzieś jadę, to już się cieszę na samą myśl, że jadę. I to jest właśnie chyba to, nawet nie chyba, to przyciąganie tych dobrych rzeczy, bo jak ja myślę cały czas o tych pozytywnych, fajnych rzeczach, jest to ciekawe, co się tam wydarzy, co ja tam mnie ciekawego spotkam. Ty po prostu potrafisz się sama nakręcać. Tak, ja się sama nakręcam. Tak często słyszę, co ty dzisiaj brałaś, tak? Bo ja już na przykład rano wstaję z reguły z dobrym humorem. Bardzo rzadko mi się zdarza, żebym wstała i coś było nie tak. Pewnie się zdarzyło. Ale to jest bardzo, bardzo rzadko. Z reguły jestem w ogóle gotowa do życia, do tego, żeby przeżyć fajnie ten dzień. Nie są wszystkie dni takie, ale tych takich, w których nie ma tego, u mnie jest bardzo, bardzo mało. Myślę, że też koleżanka mi kiedyś powiedziała, mówi, wiesz, ludzie tak z tą serotoniną to mają różnie. Są tacy, którzy mają mniej, mają normalnie, albo tacy jak ty, którzy mają na przykład stan na pewno podwyższony, bo to jest niemożliwe, żeby po prostu być takim nakręconym. No taki się człowiek rodzi, jeszcze jak sobie to podkręca, słuchajcie, otacza się dobrymi ludźmi,
robi pewne takie kroki ku temu, żeby sobie to jeszcze bardziej uwypuklić w życiu, że jest mi nie po drodze z pewnymi osobami, że tu się słabo czuję, że wiecie, jak mam przyjaciółkę i ja idę do domu, wracam i mi się płakać chce, no to coś jest nie tak, ale 10 lat mi zajęło, zanim do tego doszłam. Więc my tkwimy w różnych takich sytuacjach, które nam nie pasuje. Czasem jest to partner właśnie, czasem jest to jakaś relacja z rodzicami nieprzerobiona, więc... Warto zabrać się za to, bo słuchajcie, można to wszystko przerobić. Ostatecznie zostawić na przykład partnera, no matki nie zostawisz, no ale jakoś tam się można też właśnie albo próbować dogadać, albo odciąć w jakiś sposób te rzeczy, żeby prowadzić fajne życie. Ja muszę teraz komentarz jeden przeczytać. Dwa komentarze. Ewa Havel pisze na naszej grupie, o ja się w pełni zgadzam, im więcej mamy zajęć, tym jesteśmy lepiej zorganizowani, a inni się dziwią, jak my to robimy i skąd tyle siły mamy. Ale chodzi mi o ten komentarz, no bo Ania jest żółta, nawet chyba bardziej niż ty, Darku. Bo wszystko tak. To, co ty teraz mówiłaś, ja często słyszę od ludzi, jak ty możesz mieć cały czas dobry humor? Jak ty możesz cały czas się uśmiechać? No tak, ja tak mam, no. Tak, ja się budzę rano, usłyszałam... ja już jestem... Ja kiedyś usłyszałam, słuchajcie, że Anka jest nieszczera, nie rozmawiam z nią, bo jest nieszczera. Ja mówię, ja? Dlaczego? No bo u niej zawsze wszystko dobrze. To jest przecież niemożliwe, bo przecież życie tak nie wygląda, bo przecież co chwilę coś się pieprzy. No oczywiście u mnie się też co chwilę gdzieś coś, wiecie, nie udaje. Co chwilę gdzieś jest jakiś, wiecie, jakiś pożar, który trzeba gasić, nie wiem, cokolwiek, ale to jakby nie powoduje tego, że ja się źle jakoś czuję, że to jest, że to nie powoduje mojego poczucia, że to życie jest do kitu. Zresztą odkąd wiem, że to tylko ja mam na to wpływ, słuchajcie, że ten ktoś mi nie popsuje humoru, bo to ja sobie sama mogę popsuć humor, nie? Że ta sytuacja mi nie, to ja sama albo mogę to przyjąć, albo nie. I odkąd ten klik przeklikał, a do tego była długa droga, to moje jeszcze większą harmonię mam w sobie, o której piszę. Jeszcze większy spokój, jeszcze większą radość wewnętrzną, bo jak obserwuję ludzi, na przykład rozmawiają dwie osoby, nie? Jedna coś mówi, druga tak bardzo się tym przejmuje, tak bardzo reaguje, zużywa tyle energii swojej, którą można zużyć w ogóle w zupełnie inny sposób. Dlaczego takie nerwy od razu? Dlaczego taka reakcja, prawda? Nie wiem, stoję w sklepie i pani mi mówi, że ja mówię, że to za dużo mi pani, ja tej rzeczy nie chciałam, proszę mi ją odliczyć, a pani mi mówi, że ale ja pani nie odliczę tego. Nie odliczę pani tego. No i ja stoję i patrzę na nią, no to, słuchajcie, kilka sekund i osoba, która z boku stoi i mówi, jak ty się mogłaś nie odezwać? No przecież bym babi powiedziała, co? Pani mi nie odliczy i w ogóle tam całą historię. Ja mówię, ale po co? Ja spojrzałam, czekałam. Jeszcze chwilę, dam jej chociaż z 15 sekund. Czy na pewno mi nie odliczy tego, bo stoję przy kasie, nie chciałam tego, więc musi mi to odliczyć. No po prostu nie ma wyjścia. I słuchajcie, ja się nie odezwałam. Wyszłam z takim humorem, jakim weszłam do sklepu, czyli z dobrym. A no właśnie ta osoba też mi uświadomiła, że tak można inaczej reagować, nie? Że ona w ogóle, że to już należy się tam tej pani. No ale po co? Oszczędzajmy tą swoją energię. No, ale przechodzimy znowu na inny temat. Mnie ciekawi, co to tam się działo, bo pisałaś o detoksie od telefonu i tak dalej, co tak. Było dla ciebie niemożliwe, jednak dokonałaś tego. Opowiedz nam, co tam się działo u tego Łukasza. Dobra, słuchajcie, no na 6 dni, Łukasz powiedział, że można oddać telefon, można go wrzucić do szuflady. 6 dni to trwało, tak? 6 dni, tak, 6 dni takiego zupełnego detoksu, a ja na przykład też jestem taką osobą, która lubi być sama ze sobą, jako że siebie lubię. Kiedyś coś mi gdzieś lata temu musiało brzęczeć, gdzieś jakiś telewizor w tle i tak dalej, ale teraz nie. Też jak sport uprawiam, to też mi nic nie musi tu do słuchawek grać. Lubię sobie zostać ze swoimi myślami i z tym obserwować, co przychodzi, co to jest, skąd to przyszło. I w związku z tym chętnie oddałam ten telefon na 6 dni. Oddaliście telefon?
Tak, telefon można było oddać, można było wsadzić do szuflady. Oddały wszystkie osoby? Czy nie, 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 kto chciał. Natomiast no, też była taka sytuacja, były takie sytuacje, że ktoś do szuflady wkładał, taki nie korzystał. Ja sama przed sobą, bo jakby mogłam to korzystać z niego, ale ja nie chciałam, po prostu pojechałam tam, żeby zobaczyć, co się wydarzy, czyli dać mu szansę, dać temu wszystkiemu szansę, co się dzieje. No i wiele takich sytuacji na początku było, gdzie jakby nie do końca było tak, jakbym, nie miałam żadnych wyobrażeń, ale jakby ja jestem świadoma wielu rzeczy, wielu procesów, już jestem na takim poziomie, że trudno trochę mi zrobić wodę z mózgu. Natomiast koniec końców, uważam, że jest to potrzebne, że bardzo wiele osób korzysta na tym. To jest taki czas, słuchajcie, kiedy się cały czas tam mówi, o, tam się bardzo dużo medytuje, więc takiego odpoczynku dla mózgu na pewno. I bardzo dużo ludzi było zadowolonych z tego. Jaką wartość miałam największą? Zostało mi, no myślę, że też inaczej i wróciłam inna, trochę taka uspokojona wewnętrznie. I to zostało, taka część mnie, nie? Już miałam takie telefony, Anka, wracaj do siebie, bo już nie mogę, bo już po prostu, gdzie ty jesteś, ta zwariowana Anka, ale tam zrozumiałam, tak jakby to był jakiś kolejny puzzle do tego wszystkiego, co się działo, że w sumie ja nic nie muszę, bo ja tam przyjechałam z punktu widzenia osoby takiej oświeconej, że ja już jestem trochę lepsza niż oni. Było coś takiego. Jakby w tej chyba formie mojego zachowania, że ja tu już po terapii jestem, po takich rzeczach, no, początkujący w przedszkolu, a ja tu już jestem, prawda, oświecona już, tak, że i właśnie tam jakby zrozumiałam, że to swoje zachowanie. Czyli ja po to tam pojechałam. Ja zrozumiałam, że tak zachowując się, pokazując jakby to, że ja jestem jakaś lepsza trochę? Oficjalnie nie, bo nie mówiłam tego, ja tego nie mówię, ale jednak jak się wypowiadałam, to już z punktu widzenia takiej osoby, która już coś więcej wie. Czyli można powiedzieć, że spotkałam tam swoje ego. I to było takie przełomowe, że to był taki kolejny moment aha w moim życiu, aha. Przecież jak jestem kompletna, przecież jak ja jestem okej ze sobą, to czy ja muszę się zachowywać tak? I wiecie, ale to wtedy poszło w taką stronę, że ja już miałam całkowicie jakby, nie muszę nic w ogóle. W ogóle nie muszę nic. Przestałam nagrywać, przestałam jakby jakieś rzeczy, zaczęłam się przyglądać sobie. Bardzo dużo ludzi dzwoniło do mnie, kiedy będziesz pisać, kiedy będziesz coś nagrywać, kiedy jakieś relacje. A ja się sobie przyglądałam, ale to jest też taki czas, który dałam sobie. Takiej ciszy, spokoju, takiego jakby wyszłam z tego słoika i zaczęłam obserwować, kim jestem, co tu robię w ogóle. I takie, też uważam, że nie można przesadzić tutaj trochę, bo można jednak. I chciałabym być też... Właśnie mi się nasuwa tak pytanie, nie było też... No łatwo tutaj można przesadzić i... To są takie bardzo mechanizmy, które mogą bardzo wpłynąć. Na moje życie to wpłynęło, ale jakby ja wyszłam z tego, wróciłam jakby do siebie, tak, do tej Ani, bo jakby jak ja wyszłam, to ja kompletnie jakby przestałam być sobą po to, żeby obserwować, co się dzieje ze mną, w kontaktach z ludźmi, jaka ja jestem, jak mówię, jak ja teraz coś powiedziałam, to ja chciałam coś udowodnić, czy nie? Czy wyszła ze mnie jakaś mała Ania, która się czegoś domaga i tak dalej. No więc to było na tyle mocne, że ja jakby się wycofałam. Byłam taka bardzo neutralna, cicha i tak dalej. Natomiast też jakby ta moja analiza i przemyślenia doszły do tego, że to nie jestem ja. To nie jestem ja. Taka wycofana, oczekująca, obserwująca, okej, natomiast ja muszę być tą energią taką, bo taką energię mam i to jest moja naturalna rola, takiego też lidera, przewodnika, to co lubię, to jaką po prostu jestem naturalną dziewczyną, ja taką byłam i ja nie mogę teraz wyjść i powiedzieć nie, bo ja chcę jeszcze udowodnić komuś coś, więc ja nie mogę tutaj teraz powiedzieć z punktu widzenia
No więc to wszystko, to całe doświadczenie było mi bardzo potrzebne, żeby to zrozumieć właśnie. I potem pojawił się Kuba Bączek. Kuba Bączek był wcześniej. Kuba Bączek był w ogóle prekursorem. Ale... Kuba Bączek był prekursorem w moim życiu. Słuchajcie, wzięłam udział w licytacji przez przypadek zupełny w 2019 roku, żeby pomóc dziewczynce, która chorowała na raka i trzeba było pieniądze zebrać. Wzięłam udział w tej licytacji przez przypadek, nie przez przypadek, po prostu Aleks Barszczewski udostępnił licytację. Aleks Barszczewski, więc naprawdę Aleks ma bardzo dużą rolę odegrał w moim życiu. Aleks to jest kolejna osoba, której ja bardzo, bardzo dziękuję. Nie chciałabym ich stawiać gdzieś tam porówno, tutaj Jakuba, tu Aleksa, absolutnie. Natomiast to jest też osoba fantastyczna. Aleks to jest w ogóle tak wspaniały człowiek, zazoczy się ze swoją Karoliną, żoną. On napisał teraz kolejną książkę po sukcesie w relacjach międzyludzkich. Teraz mają kolejną i naprawdę to są fantastyczne książki, które polecam, które naprawdę zmieniają życie. I Aleks udostępnił tą licytację, ja wzięłam w niej udział. Słuchajcie, okazało się po kilku dniach, że ja wygrałam. Dałam 1000 zł za bilet, który był tam warty 5 czy 6 tysięcy, ja nawet nie wiedziałam dokładnie, co kupuję. W każdym razie wygrałam tą licytację i pojechałam na szkolenie do Jakuba Bączka. No i tak się zaczęło, bo powiem Wam, że to są rzeczy, oczywiście można mówić, że to są takie rzeczy, które on tam robi czy mówi, że to są truizmy, że wszyscy wiemy, uwierz w siebie, pewność siebie, natomiast jest mnóstwo ludzi, którzy tego potrzebują, którzy tego nie znają i jesteśmy wszyscy na różnych levelach. Dziś prawdopodobnie to szkolenie zrobiłoby na mnie inne wrażenie niż na pewno, bo byłam innym człowiekiem, ale od tamtego szkolenia wszystko się zaczęło, zaczęły się zmiany. I Kuba Bączek jest taką osobą, której bardzo dużo też zawdzięczam i to jest osoba, o której jakby o tych produktach, które ma, no bo to jest produkt marketingowy, czy tworzy produkty marketingowe, na których zarabia, prawda? To też jest jakby, no nie odkrywam tutaj tajemnicy, że coś takiego jest, że on na tym zarabia pieniądze i to naprawdę bardzo dobre pieniądze, ale uważam, że są wciąż ludzie i jest ich bardzo dużo, którzy z tego korzystają. Ja bardzo chętnie, Aniu, na ten temat zaproszę Cię na temat manipulacji, na temat... To będziemy mogli w tym temacie poruszyć, jasne. To jest akurat temat, który mnie bardzo, bardzo porusza. Ale mam sporo do powiedzenia w tym temacie. Na chwilę wyłączyłem kamerę. To jest pierwsza książka Aleksa. Dzisiaj wśród osób, które nas tutaj komentowały, po prostu na koniec wylosujemy tą książkę jako prezent od nas, od ciebie i od Aleksa. Super. Aniu, czyli ja tu sobie zapisałem, ja dalej nie zadałem żadnego pytania z naszych tych, a minęła godzina, a ja Wam zdradzę tak po cichutku, Ania do mnie powiedziała, czy moglibyśmy tak króciutko porozmawiać, bo to bardziej ludzi interesuje, a ja nie odpowiedziałem, są osoby, które chodzą do kościoła tylko i wyłącznie na kazanie, i znaczy chcieliby, żeby było tylko kazanie te 10-minutowe, a są osoby, które siedzą cały dzień w kościele. Tak, tak. Słuchaj, może macie jakieś pytanie, może chcielibyście o coś zadać, a w międzyczasie Dariusz, pytaj, bo jak już mamy godzinę, to już naprawdę... Ja w razie czego, bo to wyląduje u nas i w podcaście, i na YouTubie, zrobię z tego 2 odcinki, na temat tego szczęścia jeszcze chciałbym Ci, mam tu 11 pytań, z którego żadnego nic w ogóle nie zadałem. Aniu, ale nasuwa mi się takie, bo jesteś strasznie żółta, jak Ewa napisała, tak jak ja. Żółty po polsku to jest sanguinik. Bardzo pozytywną osobą, ale powiedziałaś też, że też masz ciężkie dni. No każdy człowiek ma jakieś tam słabsze dni. Co robisz w tych słabszych dniach? Co tobie pomaga? Co ty robisz, że cię z powrotem ta fala energii powraca? Teraz już daję sobie czas na to, że mogę nic nie robić, że mogę nie odbierać telefonów, przekierowuję telefon i odbiera moja asystentka.
siedzę w domu i słuchajcie, no absolutnie nic. Jestem już na tym etapie, że sobie to mogę pozwolić na to, bo przez wiele lat niestety nie mogłam. I pewnie wiele osób nie zrozumie, jak to jest pracować z 39-stopniową gorączką, kiedy czujesz, że pot leci ci po plecach, a musisz jeszcze wykonać jakieś zadanie, jeszcze musisz przyjść do domu, posprzątać, ogarnąć to wszystko. Więc przez wiele lat nie, ale to też było, jakby zdałam sobie sprawę, kiedy wiesz, zaczynasz ukochiwać siebie, czyli ty zaczynasz być faktycznie dla siebie najważniejszy, to nie dojeżdżasz się. Nie dojeżdżasz się i mówisz nie, tego nie zrobię. Umiesz postawić granicę, umiesz powiedzieć nie, to nie jest dla mnie. I też już na wyższym kalibrze powiesz, ten związek nie jest dla mnie, on mnie niszczy. To nie, tu nie ma nic dobrego. Próbowałam, ale nie dałam rady. Gdzie ja jestem, oczywiście, żeby nie było, że ja namawiam do jakichś rozwodów, bo słuchajcie, tyle małżeństw, ile ja uratowałam. Bo opowiadam to znajomym, koleżankom, dziewczynom, które mają różne czasem wyobrażenia o tym, jak to jest po rozwodzie, więc rozwód był dla mnie ogromną traumą, mimo tego, że nie odchodziłam z dobrego małżeństwa, to było ogromną traumą. W związku z tym, dlatego ja namawiam do procesu ukochiwania siebie. I kiedy przekliknie ci po jakimś czasie, gdzie ja już myślałam, że to już jest to, nie? Że jest, i faktycznie masz ten klik, że to aha, to jest ta Ania mała. Tą Anią małą, tą Anię trzeba ukochiwać. Czyli ja jestem jedyną osobą, która może zadbać o Anię. Nikt inny. Nikt inny tego nie zrobi. Nie czekam, że mi ktoś coś kupi, przywiezie, da, że ktoś przyjdzie, że coś się stanie i ktoś doceni to, co ja robię. Tak, że dbam o dzieci, sprzątam, gotuję podłogę na kolanach i tak dalej. Nikogo to nie interesuje w ogóle. I że ta Ania ma tylko mnie. Ja miałam taką wizualizację, a kolega lata temu przesłał mi, mówi, słuchaj, rób sobie wizualizację. Przesłuchałam tego, mówię, Boże, to ja tak całe życie. To w ogóle ludzie też jakieś wizualizacje robią? Wiesz, wyobrażasz sobie, ja zawsze sobie wyobrażałam coś, ja tam byłam już, ja to widziałam, że tak jest i po prostu do tego tylko dążyłam. To było dla mnie bardzo proste. Miałam taką wizualizację, słuchajcie, że sobie wyobraziłam tą małą Anię, która ma 5 lat, tą dziewczynkę. No i ja zobaczyłam dziewczynkę, która bardzo mnie potrzebuje, bardzo, że ona nie ma nikogo i nikt się o nią nie będzie troszczył w życiu. Nikt. I ja teraz to robię u siebie, bo zaczynam robić sesje mentoringowe, mentalne. I to jest tak, że jak sobie to uzmysłowisz, że ta osoba, ta mała Ania nie ma nikogo oprócz ciebie w życiu, jest cały świat jest cały świat i ona. I ja jestem jej jedynym aniołem stróżem. Tylko ja. I ja pytam, jak ty się z tym czujesz? Z czymś, co się dzieje? Jak ty się dzisiaj czujesz? Słabo. Masz gorszy dzień. Okej. Super. Tak może być. Tak też jesteś tą samą cudowną, wspaniałą Anią. Ja o ciebie zadbam. Zostajesz dzisiaj, telefon, słuchaj, nie idę, nie, słabo się dzisiaj czuję, nie, ja muszę dzisiaj zostać, wiesz, czy w łóżku to rzadko się zdarza, że całkiem w łóżku zostaję, ale chodzę sobie w dresach po domu, bez makijażu, uwielbiam, robię sobie herbatkę i mam wtedy czas, wszystkie głupotki, jakie przyjdą mi do głowy, oczywiście co robię, otwieram jakiś kurs albo książkę, ale robię to, co, no daję sobie taki czas, że absolutnie dzisiaj nic nie muszę robić i takich dni wcale nie ma tak mało. To znaczy, to nie są gorsze dni, ale to są dni dla mnie, że ja czuję, że ja dzisiaj nie chcę wyjść, że ja dzisiaj nic nie chcę dzisiaj nic nagrać, nie chcę dzisiaj nic pokazać i to też jest okej. Okay. Ja nadal jestem okej. Okay. Ja nadal jestem tą super Anią. A co byś poradziła? Widzisz, powracamy znowu do naszego początku, że rozmawialiśmy, bo możesz. A co dla takiej osoby, która niestety, ale musi wstać do pracy, musi pójść do tej pracy, musi, po prostu musi. Nie może sobie pozwolić, żeby poleżeć w łóżku, nie może sobie pozwolić na ten słabszy dzień. Okej, okay, to zrób wszystko, żeby kiedyś można było, żebyś to zmienić, żeby to, no bo tak, jak nic nie zrobisz i dzisiaj nie możesz i nic z tym nie zrobisz, to się za 10 lat nic nie zmieni. Czas minie, pamiętaj, czas minie.
jeżeli ty nic z tym nie zrobisz, no to za rok, za dwa, za trzy dalej będzie ta sama sytuacja. Więc co ja radzę takim osobom, że jakby zdiagnozować, na jakim etapie jestem. Co ja mogę zrobić? Jakie mam dziś realne szanse, żeby poprawić swój los? Bardzo dużo zależy od naszego podejścia, ale też są dzisiaj różnego rodzaju kursy, są właśnie jakieś terapie, iść do kogoś, kto ci może znaleźć sobie kogoś, kto ci może pomóc realnie. Czyli jak ty widzisz, że masz problem ze sobą, ze swoimi myślami i jakie to są też problemy, bo wiadomo, że ludzie, jakby każdy wyszedł z jakiegoś innego domu, w jednym domu dmuchano w skrzydła, na przykład w moje, że po prostu mój tato mi mówił, wiesz, jak będziesz chciała, to prezydentem będziesz mogła być. No, Mickiewicz napisał jakieś swoje, wiesz, księgi, ty sobie napisz swoje i powiedz, że są dobre. Dlaczego Pitagoras ma być lepszy niż ty? W czym? Że co, że on wymyślił to, a ty wymyśl sobie coś innego. Więc jakby w tym, że ja mogę wszystko, wyszłam z domu, że mogę wszystko, że wszystko zależy ode mnie, że tak dużo zależy ode mnie w życiu. Ale jeżeli ktoś nie jest na tym etapie, no to warto zacząć od tego, że diagnozujemy sytuację. Co mamy, na jakim, albo pomóc, kogoś poprosić, ale nie koleżankę może, która się na tym nie do końca może zna, bo my tak mamy często, że właśnie słuchamy koleżanek i kolegów i rozmawiamy, te terapie przeprowadzamy, a tak naprawdę to są ludzie specjaliści od tego. Oni znają mnie, koleżanki 10 lat terapię robiły, a poszłam do specjalistki i to było to. Bo ona wiedziała, ona znała te mechanizmy. To nie można tak, że po prostu wszędzie sobie robimy u każdego tą terapię. No i analizujemy, co chcę. Czy ja chcę schudnąć? Po co chcę to zrobić? I nie tylko, że kończy się na tym, że ja chcę. To co ja konkretnie muszę zrobić? Decyzja musi zapaść tutaj. Decyzja zapada i ja zmieniam swoje życie. Ja tego już nie chcę w swoim życiu. Jak ja teraz najlepiej mogę zrobić przy tym wszystkim, co mam dziś i co mogę zrobić, żeby za jakiś czas mieć już lepsze, większe kompetencje. Może nauczyć się języka, może zrobić prawo jazdy, żeby być niezależnym. Może właśnie nauczyć się jakiejś kompetencji, żeby zmienić pracę. Są różne rzeczy w zależności od tego, co na jakim etapie jesteśmy i kto ma z nas jaki problem. Natomiast ja jestem taką osobą, która faktycznie też była w takiej sytuacji, przepraszam, że nie widziała sensu w życiu. No gdyby nie dzieci, to faktycznie byłoby bardzo trudno. No to dzieci to były jedynym moim motywatorem. I wiem, że właśnie nawet z takiej sytuacji można wyjść, tak jak zaczęliśmy. Więc może wiem, że praca, po prostu praca, specjaliści. Dzisiaj mamy, słuchajcie, tak łatwo, dzisiaj mamy tak wspaniałe czasy do tego, jak ja jeszcze 15-20 lat temu, nie było tego internetu tak powszechnego, nie mieliśmy komórek 20 lat temu, mieliśmy, no ale to było wszystko takie jeszcze, wiecie, w powijakach, te telefony takie stare, wielkie, cegły. Dzisiaj mamy wszystko. Więc naprawdę, ale dzisiaj sztuka polega na odpuszczaniu i na selektywnym takim dobrym doborze tego, bo jest zalew tych coachów różnego rodzaju, czyli na doborze takiej odpowiedniej osoby, która nam może pomóc. Dlatego trzeba się jakby dokształcać tutaj w sensie takim, nie wiem, czytać opinie, pytać, kto mi może pomóc. No na pewno nie zostawać samemu z tym problemem, bo jakby jak zostaniemy sami. No ja byłam sama i było mi bardzo ciężko. Dzisiaj są już właśnie kursy, dzisiaj są już, jest pomoc dzisiaj oferowana zupełnie inna niż lata temu. Więc no dzisiaj ja uważam, że nie zmienia swojego życia tylko ten, kto nie chce. Po prostu jest mu wygodnie, ale to też jest okej, tak, że ktoś, nie wiem, chodzi na etat do pracy, że ma życie takie, że raz albo dwa razy wyjeżdża na etat i dlaczego na wakacje i dlaczego nie, to też jest fajne życie. Ja właśnie też doceniam takie życie, takie rytuały, takie życie, że ktoś ma po prostu, wiesz, poukładane to życie, że to nie tylko same podróże, 15 podróży w ciągu w roku jest super. Ja pojechałam do tych Stanów, bo ja myślałam, że te Stany to tam jest, wiecie, myślałam, że to tam dopiero to jest fajnie żyć w Stanach. Pojechałam i wróciłam z taką myślą, no nie, to wcale nie jest w Stanach aż tak dobrze, to ja mam tutaj super. I w ogóle... Nie, ja muszę ci wejść w słowo, bo ja ci osobiście zazdroszczę tego lotu helikopterem nad tym kanionem, no. No to była super, super sprawa.
Tak, wiele super takich spraw zrobiłam, ale to okej, ale to, że ktoś żyje i tego nie robi, to żeby nie miał wyrzutów sumienia, że tego nie robi, a jak to bardzo chcesz i tak strasznie tego chcesz, to sobie to zorganizuj w życiu. Odłóż sobie na to, sprawdź, ile to kosztuje, ile to, co możesz zrobić, żeby tam jechać. I jak powiesz, no dobra, ja nie mam czasu, ja nie mam pieniędzy, no to jest taka najłatwiejsza wymówka. To jest też taki syndrom ofiary, który bardzo często ludzie przybierają, dlatego że on jest łatwy. On jest wygodny, tam jest ciepełko. A jak ktoś się boi latania samolotem? Dużo ludzi się boi latania samolotem, z którymi ja się rozmawiam, to tak. Często się tym spotykam. W każdym razie, no, chcę tu powiedzieć, że jakbyśmy zanalizowali to, jak naprawdę, wiesz, że mówimy, o ja bym też chciała, no dobrze, ale co robić w tym kierunku? Może tylko mówisz, że chcesz. A co zrobiłaś w tym kierunku? A no nie, no bo ty masz lepszą pracę. No okej, a może ty weźmiesz coś jakieś po południu. Ja robiłam, słuchajcie, ja wam powiem, jak wyglądał mój jeden dzień, jak miałam 20 lat, byłam na studiach, wyjechałam jako najlepsza studentka, która mówiła po niemiecku, na 3 miesiące na praktyki do Niemiec. Wyjechałam z 5 dziewczynami. W pierwszym dniu przeliczyłam, ile mi zostanie kasy. Okazało się, że w ogóle po 3 miesiącach to mi zostanie jakieś 50 euro. Więc no nie miałam skąd wziąć, więc już w drugim dniu pracy... tam szkolenia, bo tam w biurze nieruchomości w Bremen byłam. W pierwszym dniu rozpakowaliśmy się, w drugim dniu już wiedziałam, że muszę szukać pracy. Kończę praktyki o 15, więc co ja mogę zrobić? No do 18 jeszcze parę godzin popracować. Pierwszy jakieś restauracja, nie, druga nie, ale trzeci mnie przyjął. I mówi spoko, możesz przychodzić od godziny 18 do godziny 12 nocy. Czyli ja kończyłam o 15 swoją praktykę i na 18 szłam jeszcze do 12, ale tam mogłam zjeść za darmo, bo tam też jedzenie było. I to już było super, bo oszczędzałam. Nawet tym 4 dziewczynom mówiłam, że my jesteśmy takie biedne studentki z Polski, te dziewczyny też tam przychodziły jeść. I słuchajcie, jeszcze miałam 3 godziny w ciągu dnia wolnego. Patrzcie. Jeszcze myślałam, że co ja zrobię między 15 a 18, bo przecież mam 3 godziny. Co ja przyjadę do domu i będę tak co się nudzić? Więc wymyśliłam, że mogłabym sobie zrobić jakiś kurs niemieckiego, żeby polepszyć ten swój niemiecki. I znalazłam w Goethe-Instytucie w Bremen kurs między 15 a 18. Więc wychodziłam z praktyk 15 minut wcześniej, na co szef dał zgodę. Do pracy przychodziłam 15 minut później i szłam codziennie na kurs niemieckiego. I on się kończył 2 tygodnie po tym, jak moje praktyki się kończyły. Więc napisałam o egzamin eksternistyczny, żeby utworzyli dla mnie komisję i zdałam ten kurs. Die Zentrale Mittelstufe Prüfung von Goethe-Institut mam zrobione, słuchajcie, więc w 3 miesiące, tak, ja przywiodłam kupę kasy. Ja skończyłam tą praktykę i ja miałam jeszcze kurs zrobiony niemieckiego. Ale po prostu wyciskałam jak cytrynę. No i zawsze to tak jest, co jakby to ale od nas zależy. Ale ktoś inny ci powie, że miałaś szczęście, bo właśnie. Nie widzi tej drogi. Tak, ludzie a to temu szczęściu trzeba bardzo pomagać. Ten końcowy wynik. Proszę? Ludzie często widzą tylko ten końcowy wynik, nie widzą tej drogi. Tak, tak, tak. No postrzegamy w ogóle ludzi, słuchajcie, też przez te Instagramy, przez ten Facebooka, że piszemy tylko o pięknych rzeczach, tak zdjęcie, dzisiaj mi się udało to, a nie piszemy, że udało się, no bo to oddajesz jakby sprawstwo nie sobie, prawda? Zrobiłam, dokonałam dziś. No więc tam pokazujemy to idealizowane życie, z którym ja nie do końca się zgadzam, w sensie takim, że też właśnie mówię o tym, żebyśmy mówili o, to, że to życie jest, o tym, że to życie jest różne. I no właśnie dlatego, nie, że nie, jakby tam przez pryzmat patrząc, przez pryzmat tego wszystkiego, co widzimy, no to zawsze będzie tak, że inni mają lepiej, że inni mają szczęście, no bo tato zobacz, jakim samochodem jeździ, gdzie ona na wakacje jeździ, zobacz, jakie ona ma życie. No ale słuchajcie, jakby ktoś przyszedł do mnie i zobaczył, ile ja w ciągu dnia robię, już teraz mówię, to trochę życie inaczej wygląda, ale przez lata, ile robiłam, no to a pomyśl sobie, czy to nie było tak, że były seriale, czy to nie były tak, że były głupotki gdzieś robione jakieś tu i tam, nie? A ja w tym czasie się uczyłam, no więc albo uczyłam, albo no, w jakiś sposób zwiększałam swoje kompetencje. Co zawsze wiedziałam, że jest najważniejsze. Słuchajcie, wiedziałam, że muszę zrobić prawo jazdy od razu. Wiedziałam, że się muszę nauczyć co najmniej 2 języków, bo mi się to może gdzieś przydać. I w tym czasie, kiedy ma się te tam 19, 20, 21, ale zawsze można się uczyć. To warto właśnie, żeby inwestować w siebie, żeby sobie po prostu zwiększać kompetencje. No dzisiaj w ogóle bez języka angielskiego, jak czasem ktoś przychodzi do mnie do pracy i mówi, że angielskiego nie zna.
No to już dzisiaj naprawdę każdy kurs można zrobić, żeby poznać ten angielski. Znaczy tak, to jest okej, jak ci to nie przeszkadza, bo ja znam milionerów, którzy nie znają. Im to nie przeszkadza, wiecie, żyją sobie. No ale jak ty mówisz, że masz życie słabe i chcesz coś lepiej, a nawet angielskiego nie znasz, no to nie wiem, gdziekolwiek chyba teraz do pracy to już wszyscy potrzebują angielskiego. Ania, mam 3 pytania. Jak będziesz jakąś filialę otwierała w Niemczech, ja się bewerbuję u ciebie. Ja, ich denke, über dich, ja. Über das, ja. Warto pomyśleć. Ale porozmawiamy w kwietniu w Krakowie. Tak jak na początku powiedziałem, jeszcze w zeszłym roku 2 razy się bałem do ciebie zadzwonić, chociaż byliśmy w Krakowie, to tym razem obiecuję, że się spotkamy. Mam 3 pytania, 3 szybkie pytania. Najpierw 2 komentarze. Ewa nam tu pisze: Jezus Maryja, niech mi ktoś powie, że się nie da. Parasola w tyłku może nie. Ela Jarosińska pisze: to nie jest szczęście, to jest nastawienie. Mamy ja tu zawsze jedno mówię, pytanie. Że pomagam temu Panu Bogu, proszę Go, ale też mu mówię, że zrobię wszystko, żeby Ci było łatwiej mi pomóc. Ewa tutaj pyta, Aniu, pomagałaś, to jest w temacie, słyszeliśmy dzisiaj, Ewa dobrze zauważyła, że lubisz pomagać i pomagasz. Aniu, pomagałaś innym już jak już mówiłaś, czy miałaś okres, kiedy tak bardzo byłaś dla innych, że zapomniałaś o sobie? Jeśli tak, to jak z tego wyszłaś? No oczywiście, że miałam taki okres, to większość mojego życia. To jest ta przemiana. Kiedyś powiedziałam sobie, że już koniec, po prostu koniec, chcę zmienić swoje życie, bo byłam taką cierpiętnicą. Wszystko mi się tak, wszyscy mi na głowie siedzieli i wszystko ja musiałam wszystkim pomagać, dzwonili do mnie. Ja to zorientowałam się po takim telefonie, kiedy ja spędzałam długie telefony, długie godziny z tą osobą pomagając jej, a ona dalej robiła to samo. Więc stwierdziłam, że Jezu, to ja nie poświęciłam swoim dzieciom czasu po pracy tylko z nią, bo chciałam jej pomóc. A jakby to w ogóle nic nie daje, że to jest bez sensu. No i też jak ja miałam problem za jakiś czas, to ja się do tej osoby nie mogłam zwrócić, bo ona nie była w stanie mi pomóc, nie była w stanie mi nawet dać rozmowy, nie odbierała telefonu i to był taki moment, kiedy ja się zorientowałam, że to coś jest nie tak. I to jest ta droga, na którą weszłam, tego ukochiwania siebie, tego poznawania siebie, tego robienia dla siebie, że nie, jak ty wiesz, poznasz te rzeczy, te mechanizmy, które się dzieją dookoła ciebie, zdasz sobie sprawę, bo wiecie, na czym to wszystko, ten cały pic i widz polega? Na tym, żeby zdać sobie sprawę z pewnych rzeczy. Co się dzieje podczas terapii? Podczas terapii po prostu dochodzisz do tego, że się sobie uświadamiasz, aha, to tak to działa, to taki to jest mechanizm, czyli ja jestem teraz robiona, okej, no dobra, no i co teraz mogę zrobić z tym? I no i robisz, czyli uświadomienie pozwala, że ty masz wpływ realny, że ty znajdziesz, czy ktoś ci powie, jakieś remedium na to, co się dzieje. No i w ogóle poznawanie i uświadamianie sobie pozwala na napuszczanie tych wszystkich rzeczy, przerabianie ich. Aha, czyli to tak. I ty puszczasz i jesteś cały czas w tym procesie ukochiwania siebie. I ten właśnie 2022 rok dla mnie był taką pieczątką, że tam znalazłam sporo tych aha, na które jeszcze do końca nie wiedziałam, że mi się to nie spinało do końca. I tam było to, że no, że dziś już powiem, że wychodziłam z tego kilka lat. To jest po prostu decyzja, którą podjęłam, że ja chcę lepiej żyć, że ja nie chcę już więcej fuck-upu w moim życiu, że ja nie chcę, mając lat, nie wiem, 50 albo 60, obudzić się po raz kolejny z ręką w nocniku i powiedzieć, o Jezu, to znowu nie wyszło, a to co takiego w ogóle zrobiłam, to ile się będę pytać? To ile razy zadam to pytanie i komu ja będę to pytanie zadawać? Sobie? Życiu? Panu Bogu? Kto jest odpowiedzialny za to? Ja sobie zadawałam, ale ja nie wiedziałam odpowiedzi, nie znałam. Ja sama miałam tak dużo pytań, że ja sama czasem się zachowywałam jak dziecko. W sensie takim, że ja na przykład, nie wiem, zachowywałam się i mówię, że skąd te myśli w ogóle? Dlaczego ja coś takiego powiedziałam? Przecież ja na przykład nie chciałam tego powiedzieć. Dlaczego ja robię i mówię rzeczy, których ja nie chcę? No. Znam to uczucie. To było bardzo ale ważne. Ale takich więcej jest nas tutaj. Ludzie rzucają problemy na głowę innych,
Oni się oczyszczają, a ty nie możesz spać, bo szukasz dla nich rozwiązań, możliwości. Tak, tak. Tak, no to kompletnie, to już w ogóle, to jestem absolutnie tak od tego wolna, żeby sobie uświadomić, że to jest czyjś problem. Ja chciałam takiego alkoholika wyciągnąć kiedyś, zrobiłam wszystko, żeby go wyciągnąć z nałogu. I dziś ja wiem, że to jest no, jego problem, jego wybór. I ktoś mi powiedział, słuchaj, jego wybór. Ja mówię, nie, nie, jemu trzeba pomóc, słuchajcie, jemu trzeba pomóc, bo to absolutnie nie można człowieka, jak można człowieka w ogóle zostawić w potrzebie? On chce. Znaczy, dopóki on, nie wiem, czy on chce, bo to już czy kwestia, czy on chce, czy jest chory i tak dalej, jego wybory, bo to jest też to jest po prostu choroba. Ale to tylko ta osoba może zmienić. Nikt inny z otoczenia, więc ja wiem, że ja niczyjego życia nie zmienię. Ja mogę pomóc bardzo mocno. Ja mogę powiedzieć, co wiem, mogę powiedzieć doświadczenie, mogę powiedzieć, jakich narzędzi użyć, co zrobić, ale to ty musisz zrobić tą pracę. To ty ją musisz wykonać. Aniu, dzisiaj rozmawialiśmy, znaczy dzisiaj opowiadałaś dużo o twoim tacie. Tak. Wszyscy lubimy twojego tatę. Tak. ale ty też masz przecudowną babcię, która zajmuje bardzo ważne miejsce w twoim sercu, w twoim życiu. Jak się nie mylę, w zeszłym roku skończyła 95 lat? Tak, tak, w tym roku ma 96. Czy jej sposób na szczęście jest aktualny dla ciebie? Och, cudowne, tak. Zanim przejdę do mojej babci, to tylko powiem jeszcze o mojej mamie, którą dzięki terapii zrozumiałam, jak bardzo mnie kocha i jaką mamy szczególną więź i jaką jest fantastyczną mamą. Bo my kobiety też mamy bardzo często niezałatwione sprawy ze swoimi mamami. Bardzo. I to są takie rzeczy, które się wleką za nami przez całe życie i pozwalają nam układać. Widzisz, ja znowu nie odpowiadam na twoje pytanie, ale chciałam tutaj oddać hołd mojej mamusi, którą bardzo kocham i która i też dzięki niej tak dużo, ja dzięki terapii zrozumiałam, jak wiele jej zawdzięczam i jaką jest fantastyczną mamą. Także mamusiu, kocham cię. Pozdrawiamy wszyscy mamy. Tak, a babcia? No babcia to w ogóle to jest chodzący anioł. To jest chodzący anioł. Jak wiecie, jak chcielibyście zobaczyć anioła, to trzeba po prostu na moją babcię. Ja mam tak wielkie szczęście, że ta babcia jeszcze żyje. I cały czas mówię, babcia, ja się podpinam pod te twoje geny, że wiesz, my z długowiecznych i że ja pod ciebie tutaj poszłam z urodą. Babcia ma bardzo prostą filozofię życia. Babcia bardzo prosto je. Babcia bardzo prosto, słuchajcie, powiedziała, co ona teraz przy Wigilii powiedziała, bo miałam to wielkie szczęście spędzać z nią święta i Sylwestra, tańczyć z babcią na Sylwestra. I babcia powiedziała, mam więcej niż potrzebuję. Zobaczcie, jakie to jest mądre. Ile tam jest mądrości życiowej. Kto z nas potrafi coś takiego powiedzieć? Mam więcej niż potrzebuję. Dzisiaj, i to właśnie to jest tak, że wchodzimy w to i chcemy więcej, nie? Chcemy lepiej, więcej, mieszkanie to, potem większy samochód, lepszy. I cały czas nam jest mało. I w tym życiu chodzi o to, żeby znaleźć to, że już powiesz pas, nie? Żeby powiedzieć to, co moja babcia. Mam więcej niż potrzebuję. Kto z nas jest w stanie to powiedzieć? Czyli cieszyć się tym wszystkim, co mamy. Mam więcej niż potrzebuję. Nie potrzebuję aż tak dużo. A zobaczcie, jak u nas to piramida potrzeb po prostu cały czas i jeszcze lepiej, jeszcze lepsze ciało, jeszcze lepsze, jeszcze więcej tych podróży, nie? Jeszcze więcej, a to w tym roku jeszcze jeszcze sobie to dołożę, jeszcze to, a jeszcze tamto, jeszcze tam pojadę, jeszcze mnie tam nie było, jeszcze sobie helikopterem polecę. Aniu, ale te impulsy są ważne w życiu. Ja wiem, o co chodzi, sobie teraz taką ironię wrzuciłem, ale to rzeczywiście tak, coś w tym jest. I to jest właśnie to, kiedy odczuwasz to szczęście, wreszcie ci odpowiem na to pytanie, że to, co masz, to jest więcej niż potrzebujesz, że to jest wystarczająco, i że nie musisz nic właśnie już o więcej się jakby starać, że to wszystko jak jesteś, to jesteś okej, taki jaki jesteś, nie? I że to co babcia powiedziała, mam więcej niż potrzebuję. Jak to ogarniesz? A my, zobaczcie, bo jakby te myśli, które myśli nas napędzają do tego, że jesteśmy nieszczęśliwi. Co? Że sąsiad pojechał? Że ktoś ma?
Co powoduje, że jesteśmy nieszczęśliwi, że nie pojechaliśmy na tą wycieczkę, że nie byliśmy tam, że nie zrobiliśmy, że nie masz torebki jakiejś tam? Co powoduje twoje nieszczęście? Że ktoś coś na ciebie nagadał? Jakaś sąsiadka, nie wiem, czy ktoś, czy koleżanka? No to są wszystkie rzeczy, które mamy w głowie. I jak się tego pozbędziesz, to osiągasz ten punkt, kiedy jesteś szczęśliwy. Czyli to szczęście szukasz w sobie, nie na zewnątrz. Jak się czujesz sam z sobą? Czyli do tego doprowadzić, że czujesz się sam z sobą dobrze. No i wreszcie mam nadzieję, że ci odpowiedziałam na pytanie. A wracając do mojej babciuni kochanej, to jest po prostu tak szczera, prosta, uczciwa kobieta i naprawdę można się mądrości życiowej uczyć. Ona pisze czasem tutaj na Facebooku, pisze na LinkedInie o babci. Babcia mówi na przykład, zawsze mi mówiła, dawaj, dziel się tym, co masz. Im więcej dasz, no nawet się nie obrócisz, 10 razy tyle będziesz miała w kieszeni. Ja mówię, babcia, bo tam ktoś się rozwodzi, no to jak się nie ze sobą nie dogadują, to niech się rozejdą. To co Panu Bogu milsze patrzeć na to, co oni tam robią? Wiesz, więc mówię, ma takie wiesz, nowoczesne podejście do, w ogóle do życia i takie, że w ogóle ją nie interesuje, ile ona ma lat. Ja mówię, babcia, bo już się śmierci. W ogóle o tym nie myślę, ja nie mam czasu na to. Ja tyle jeszcze rzeczy do zrobienia. No przyjdzie czas, to zamknę oczy i odejdę. No trzeba odejść kiedyś. W ogóle ją to nie interesuje. A też w pracy swojej spotkałam się wiele razy z osobami, które boją się śmierci. Ja w ogóle też przez większość życia bałam się śmierci i powiem Wam, że taki cudowny efekt tego wszystkiego, co się zadziało, to jest to, że właśnie pozbyłam się tego lęku. W ogóle lęków się pozbyłam. A w ogóle dlaczego poszłam na tą terapię? Jedną z przyczyn. Zrobiłam duży deal. Wracałam do domu i poczułam lęk taki, że jestem sama i że ja nawet nie będę mogła się z kim tym pocieszyć, że jak to sama, tak strasznie nie chciałam i bałam się być sama i w ogóle wydawało mi się, że bycie samej to po prostu to jest coś strasznego. Ile lat temu to było? No tak nie tak dawno, 3. No, że to jest coś strasznego i ta cała przemiana jest właśnie takim pozytywnym efektem jest to, że pozbywasz się tych lęków. Nie ma, nie przychodzą. Ja obserwuję, jeśli by przyszedł, to chętnie sobie z nim porozmawiam, w sensie takim stanę do niego i powiem, no o co chodzi, czego ty się boisz, z czego to wynika, przyjmę go, otworzę. Wiesz, to wszystko, co do nas przychodzi, to Aniu, nie. Ale jesteś otwarta na mężczyzn, nie, że teraz zaakceptowałaś, że jesteś sama? Oczywiście, że jestem, ale nie, no, że to żeby nie wyszło, że ja jestem w ogóle jakaś tutaj, nie wiem, na nie. Ja jestem absolutnie heterogeniczna, w sensie takim, że tak, no, zwierzęcie stadne, więc fajnie jest być z kimś, ale... To, że nie jestem z kimś, jakby nie powoduje mojego nieszczęścia, a kiedyś powodowało. Kiedyś sobie nie wyobrażałam, żebym w ogóle mogła być sama. Prawie zawsze było ze związku w związek. Nie wiem, miesiąc, dwa, trzy, ale 3 lata? To mi się wydawało, ale słuchajcie, to jest właśnie i to jest to, że jak siebie odnajdziesz, nie? Mi jest tak dobrze, ale to nie jest tak, że w tym stanie chcę zostać. Ale muszę zadać pytanie, ponieważ... To nie jest to ostatnie pytanie, bo to ostatnie pytanie jeszcze zadam, ponieważ szanujesz bardziej siebie, ponieważ nie ma tych odpowiednich mężczyzn? Co jest tego przyczyną? To tak, to mogłabym być w związku z, nie wiem, to codziennie w innym. Świadomość na pewno tego wszystkiego, co mi nie odpowiada. Potrafię szybciej to wychwycić. Kiedyś musiałam pobyć z kimś, żeby po jakimś czasie, jak już coś się zacznie dziać, to Jezus, no nie, no to przecież to ja tego nie chcę. A dziś na bardzo wczesnym etapie praktycznie pierwszej rozmowy potrafię powiedzieć już, że dobra, okej. Nie jest po prostu to, bo wiem, co mi się podoba, czego nie lubię, czego na pewno nie chcę w swoim życiu, więc po prostu szybciej potrafię to określić i to jest super. A jeszcze ty pytałeś tutaj, Z jednej strony jesteś ciepłą osobą,
ale bardzo pewną siebie, boją się mężczyzn. To odstrasza bardzo, bardzo, bardzo. No to powoduje, że 99,9% wolnych mężczyzn no nie jakby w zderzeniu z tak silną osobowością nie daje rady, tak? No jakby ja myślę, że to gdzieś są powody takie też takiej pewności siebie. Bo jeżeli ktoś jest pewny siebie i tego, co sobą reprezentuje, to on nie musi nic nikomu udowadniać. I jak spotka się, to też ktoś musi po prostu, wiesz, lubić to, że komuś się podobają silne charaktery, a komuś się podobają charaktery bardziej uległe. I gdzieś tam ja myślę, że na zasadzie, nie wiem, przeciwieństw trochę jakiegoś takiego przyciągania, ale to musi także, to musi zaklikać. Natomiast mam bardzo dużo koleżanek, które są bizneswoman, które sobie świetnie radzą i które są zapracowane i które są bardzo konkretne, no i są same. Bo nie jest łatwo. Po pierwsze, że się skreśla prawie, że większość na początku listy. Ja nawet daję szansę. Daję szansę, natomiast no tak jak mówię, no oni się sami wykreślają najczęściej. No bo słuchaj, często... Ale my już przechodzimy całkowicie na inne tematy. Aniu, chociaż ja widzę bo ty się martwiłaś i jednak moja racja, bo jesteśmy półtorej godziny, statystyki cały czas te same i teraz nawet wzrosły, weszliśmy na ciekawe tematy, a te statystyki wzrosły. Jedziemy właśnie, może macie jeszcze jakieś pytania do tego, słuchajcie, bo to czasem tak jest, że właśnie... Jeszcze jedną myśl tutaj muszę czyjąś przeczytać, ale jeszcze Ewa tutaj pisze, normalnie to ja już o tej porze dawno śpię, dziękuję za spotkanie, z przypływu energii nie zasnę. O, cudownie, bardzo. Ewo, bardzo. Możesz jeszcze do mnie za chwilę zadzwonić, to porozmawiamy. Bardzo miło. Moja druga przyjaciółka Ela pisze, to, że jest tak. Się samym nie znaczy, że jesteśmy samotni. Tak, i tutaj się po tym absolutnie podpiszę, bo właśnie ja kiedyś byłam samotna, ale ja byłam i właśnie można być w związku i można być samotnym. I ja byłam w związku i czułam się samotna. Także w takim związku, no ale to co i gdzie jest praca do wykonania? Znowuż, czy my wymagamy coś od partnera, od związku, od kogoś? Nie, to wszystko my mamy tutaj zrobić. To wszystko od nas zależy. I wtedy tylko jest szansa na to, że będzie lepiej, że nie będzie tego poczucia. Można, bo ja jestem sama, ale nie jestem samotna. I kiedyś to zastępowałam takim, no tak, bo mam dzieci, to nie jestem samotna. Nie, to nie chodzi o to. To kiedy o to, że się dobrze ze sobą czujesz. Także ta praca jest do wykonania jak najbardziej. Słuchajcie, bardzo, bardzo fajna rozmowa, Darku. Tak. Jeszcze jedno pytanie mam. Mam wrażenie. Słucham. Na koniec, tak naprawdę na koniec. Rozmawialiśmy, miał być dzisiaj nie biznesowo, a jednak na początku, pierwsze 20 minut porozmawialiśmy, ale było to bardzo ważne. Aniu, tak na koniec, jaka była twoja najlepsza inwestycja w twoim życiu? Co było najlepszą inwestycją w twoim życiu? Inwestycja we mnie. Czy to wszystko, co zrobiłam, żebym mogła wykorzystać to, przekuć na pieniądze. Różnych kompetencji się możemy uczyć, ale wszystko to, co zainwestujemy w siebie, jest najważniejsze. Dobrze jest poznać swoje takie naturalne cechy. Nie? Chociaż mówię, jak ja zaczynałam sprzedawać nieruchomości, to ja kompletnie myślałam, że się do tego nie nadaje. Ja przyszłam po drugim miesiącu, kiedy miało już dojść do drugiej umowy, rzuciłam papierami dyrektorowi, powiedziałam, nie, no dobra, ja nie dam rady, po prostu nigdy nic nie sprzedam. Nie wierzyłam wtedy, że będę mogła. I to także czasem, a teraz mam taki przykład, że pewna osoba zaczęła pracę jako zupełnie ktoś inny i słuchajcie, tak się wyrobiła po kilku miesiącach, że w ogóle ta, nie wiem, zrzuciła pracę przy komputerze, a pracuje z klientami, tak? A została rzucona na głęboką wodę, że przy klientach musiała pracować i okazało się, że to w ogóle bardzo jej sprawia przyjemność i że chce to robić, rozmawiać z klientami. Także czasem to jest tak, że nam się wydaje, że my czegoś nie chcemy, nie, ja to tylko się nadaję do tego bądź do tego. To tak nie jest. Warto próbować, dlatego różnych rzeczy warto próbować w życiu. A może akurat, a nóż widelec, a co tracisz?
W zależności od tego, na jakim jesteśmy etapie w życiu. Natomiast zawsze najważniejszą inwestycją jest inwestycja we mnie. Czyli języki właśnie, czyli to jakieś kompetencje, żeby się miał dzisiaj. No, dzisiaj jest tak, że te wąskie, nie szeroko i dużo i wszystkiego po trochę, tylko jednak w wąskiej dziedzinie, żeby się specjalizować. Ja sprzedaję, zobacz, na nieruchomości i wynajmuję, ale na przykład na krótki termin ja się nie zajmuję. Ja się zajmuję nieruchomościami tylko na długi termin, czyli na rok i dłużej, wynajem. I sprzedaż, tak? Kupno, sprzedaż nieruchomości. To jest taka wąska dziedzina, bo nieruchomości całe jest bardzo szerokim spektrum. Zapraszam na swój kanał na YouTubie, tam możecie posłuchać. Wrzucę jakieś odcinki, jak mi teraz sobie poukładam to wszystko od nowa w tym roku. Będę od nowa wrzucać odcinki dla Was, bo to jest wielką frajdą. I słuchajcie, dobrze, że to zaczęłam robić. Tak się zaczęła przygoda z TVN-em, bo się okazało, że właśnie całkiem dobrze mi to idzie. Też no. Chciałem pytania zadać, ale nic z naszych pytań dzisiaj nie zadaliśmy. Aniu, ale nadrobimy tego. Obiecuję, że w kwietniu zrobimy jakiegoś live'a, prawdziwego takiego live'a z prawdziwego zdarzenia. Ja Ci dziękuję bardzo i na koniec dam Ci jeszcze komplement, który napisała Ewa. Widzę, że przejęła pewną myśl ode mnie, bo w naszym życiu często spotykamy dużo ludzi. Ludzi, od których się uczymy, ludzi, którzy pozostają dłużej w naszym życiu i tak dalej. Ja często mówię, nie będę teraz głębiej w to wchodził, pozwalam komuś, nie wiem jak to teraz delikatnie powiedzieć, ja sobie zawsze wyobrażam jedną rzecz. Czy z daną osobą wyobraziłbym sobie pojechać na urlop? Bo na urlopie to jednak przebywamy 24 godziny ze sobą. Ale o czym mówisz? Bo ja nie bardzo złapałam. Ewa tutaj napisała, przejęła to moją myśl. Ania jest osobą, z którą chętnie pojechałabym na urlop. Okej, super, jest mi bardzo miło. Wiesz, ten mój polski to jest ciężki, ja cały czas powtarzam. Ja po prostu tego nie złapałam, okej. Ja myśli mam swoje w głowie, a ja ich nie umiem światu przekazać. Boże jedyny, kombinuję. Tak, a dlaczego by pojechała? Dlaczego, Ewa, dlaczego byś pojechała ze mną na urlop? Tak, ale ci, którzy byli ze mną na urlopie, to mówią, że to po prostu rewelacja. Tak, zanim staną o 11, to już są naleśniki usmażone, swoje posprzątane, porobione i o 11 konsumujemy i wychodzimy. I już wiadomo, gdzie idziemy, co robimy, co zwiedzamy. A to w ogóle plan jest przygotowany jeszcze przed wyjazdem, więc pod tym względem organizacyjnym to na pewno. To tak. No i ja oj, to ty jesteś jeszcze niebieska, melancholik. Czyli... Tak, jestem na pewno. Ania, dziękuję Ci bardzo. Widzimy się po raz drugi, nie po raz ostatni. Życzymy Ci samych sukcesów. Dziękuję bardzo. Ktoś tam pisze, Ewa jeszcze dopisuje, normalnie moja energia. Jest tak czasem, że się po prostu kogoś spotyka i mówi, dobra, to jest to, nie? To mówią, że to są te dwie dusze jakieś z tamtego świata i te dusze się kiedyś spotkały i teraz się spotykają. Ja jestem ponoć stara dusza, 11, 22. Więc to tak czasem jest, że spotykamy te osoby i mówimy, o Boże, jaki klik. Ale czasem jest tak, że jest na początku klik, a potem się tam gdzieś to rozklikuje, nie? O, Ania Grabowska, Anyczko, ja Cię też bardzo serdecznie pozdrawiam, Ania jest moją sąsiadką. Ja też pozdrawiam serdecznie sąsiadkę. Sąsiadkę, tak, z miejscowości, w której się urodziłam i mieszkałam przez pierwsze 23 lata swojego życia i ona jest oddalona o 450 km od Krakowa. I tam właśnie Ania chyba już tam nie mieszka nawet, mieszka obok. Także bardzo dziękuję Aniu, że byłaś z nami, dziękuję za udostępnienia wszystkie, o Łukasz Blok, kobieta, Ania, tak, ja teraz patrzę na te statystyki w marcu. A nas jest coraz więcej, no niemożliwe, no. Słuchaj, to może jeżeli ktoś, ja jestem wodnikiem, słuchajcie, 11 lutego 78, także teraz w lutym kończę 45 lat, ostatnie urodziny. Niemożliwe. Słuchaj, dobrze się prowadzę, nie palę papierosów, nie piję alkoholu prawie zero w ogóle. Piję dużo wody, dbam o siebie, chodzę do gabinetów kosmetycznych na super zabiegi, więc moje ciało mnie się tym odwdzięcza. Ostatnie urodziny spędzałam na Florydzie. Było mega. Mega energia. Pozdrawiamy pana Mirosława. Dzięki, Mirku. Chociaż Mirka nie znam osobiście.
Słuchajcie. Poczekaj. Bardzo przystojny mężczyzna, no. Pozdrawiamy pana Mirka. Pozdrawiamy bardzo ale, serdecznie. Ewa dzisiaj była najbardziej aktywna. Najwięcej pisała i tak po znajomości. Ewo, bo wiem, że tej książki jeszcze nie masz, to książkę przesyłam do ciebie. Jutro leci do ciebie. Książka jest fantastyczna, naprawdę polecam obserwowanie Aleksa Barszczewskiego. Bardzo dużo praktycznych porad, bardzo dużo. Aleks, super gość. Także co, bardzo też wam dziękuję. Zostawiam was wszystkich z super, cudowną, wspaniałą, pozytywną energią. Wszystko w naszych rękach, możemy to zmienić. I nie mówię tego jako coach Anna, tylko jako osoba, która wie i która tak żyje i która to praktykuje na co dzień, więc z tym was zostawiam. Dużo dobrej energii dla was na ten cały rok. Niech to będzie taki rok zmian, takich, wiecie, pozytywnych. Aniu, ja ci dziękuję bardzo, że się zgodziłaś na te nasze drugie spotkanie. Dziękuję wam wszystkim, że byliście razem z nami. Miło, nie wiem w ogóle, czy przywitałem wszystkich w tym nowym roku. Życzymy wam wszystkiego, co najlepsze i do usłyszenia. W przyszłym tygodniu, wydaje mi się, nie mam tu kalendarza teraz, że już są zaplanowane następne spotkania. Chyba w przyszłym tygodniu następne spotkanie. Bądźcie wszyscy zdrowi, dziękujemy wam bardzo i do miłego usłyszenia. Do usłyszenia, do zobaczenia, wszystkiego dobrego.